Ale dobrze, gramy dzisiaj w poksy. Kolejny odcinek przy poksach, więc czas uruchomić te poksy i cisnąć, 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 bo czeka nas walka w najgorszym miejscu ever, czyli walka z roketami w Silp Company, z tego co się orientuję. Tak więc idźmy. No, press the controller you want to use. Ten, dokładnie. Tak, wiem, że mam go trzymać. I mam kawkę. Kawusia. W kubeczku z serduszkami. Jest ekstra. Ale dobra wyszła. Jakby jakiś sponsor, który produkuje kawę, chciałby mnie zasponsorować, to jak najbardziej jestem otwarty na taki sponsoring. Słuchajcie, wczoraj skończyliśmy przy tych głupich płotkach, przy których walczyło się z różnymi trenerami. Trzeba ich dobić do końca i wrócić do roketów. Więc zróbmy to. Będziemy walczyli z tymi wszystkimi, których jeszcze pominąłem. I będzie można dalej się bić z roketami, wrócić tak naprawdę do walki z roketami. Jest Eevee. Jest i Pikachu. Walka Pikachu kontra Eevee, nie? Użyjmy sobie Thunderbolta na Eevee. Albo Double Kicka, bo to jest normalny. Więc możemy użyć normala. No, dokładnie. Ginie. Woda, co tam u ciebie, mój drogi? Byłeś dzisiaj, nie wiem, w szkole? Czy w czym ty tam, do czego tam łazisz jeszcze? Czy już dzisiaj nie? Persian, walczmy dalej. Chyba to nie będzie alański. Alański jest mroczny. No, zwykły. Taki sam jak ja mam. I double kick. Też na hita padnie. Bardzo ładnie. Nie ma. Nie ma Persjana. To teraz zagłosujesz na padę albo na klawiaturę i na myszkę? W zależności od tego, co wolisz bardziej. Czy pokebole? No dobra. Zobaczmy, co jest tutaj. Tutaj chyba jeszcze nie walczyłem, ale czy tu coś jest w tym krzaku? Nie, Pikachu nie będę ogonkiem, a tu już walczyłem z nim. Czemu grasz tylko i wyłącznie w tej jebane poksy? Dlatego, że muszę je przejść. Ostatnio już walczyłem? Nie, nie walczyłem. Muszę je przejść, to znaczy akurat teraz wyjątkowo miałem chęć na poksy. Ale wrócę jeszcze do Cupheada i będzie jeszcze bitka w Cupheadzie, a potem będą jeszcze inne gry. W ogóle jest plan też na Overwatcha, ale chyba w przyszłym tygodniu, bo teraz wyszła ta nowa mapa i nie wiem, czy mi się chce teraz zmagać z tą nową mapą. Tylko piskniemy prądem. A co, bo teraz wolisz Zeldę? Zeldę też da się załatwić, jeśli chcesz. W ogóle pobrałem sobie aplikację na telefon, która pokazuje mi znajdźki na Zeldzie. Wolisz nie coś nie na Switcha? Co na przykład wolisz? Dajesz, ja oczywiście jestem otwarty na propozycje różnych gier, bo dla mnie to tam nie jest żaden problem. Diablo. O, w Diablo też będziemy grali, w Overwatcha też będziemy grali. W Diablo będziemy grali, jak zakończy się sezon, chyba teraz w niedzielę, i będziemy grali jakoś tydzień po rozpoczęciu nowego sezonu. Będziemy na pewno boostowani przez smoka. W Overwatcha, tak jak mówię, też najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu będzie grane, albo nawet już może w weekend. A w Quiplasha, jak będzie jakaś ekipa, jak będzie dużo wiary, możemy spokojnie zagrać w Quiplasha. Oczywiście, jak najbardziej jestem otwarty. Widzisz, to są wszystkie gry, co do których wystarczy tylko, żeby się spiknęła drobna ekipa i gramy. Natomiast przy Diablo i przy Overwatchu raczej końcówka tygodnia lub początek przyszłego tygodnia. To trzeba zwołać dokładnie. Wczoraj było fajnie, wczoraj było dużo wiary, z tego co widziałem później w statystykach, w podsumowaniu. Więc oczywiście, że można zwołać wiarę i zagrać sobie, nie? Tylko tak całkiem szczerze, Quiplasha to bym chyba wolał w weekend zagrać, bo w weekend zawsze jest dużo luźniej, jeżeli chodzi o takie granie i mam wrażenie, że to może być dużo fajniejsze, nie? I tak ludzi byśmy potrzebowali. Z sześć osób byśmy potrzebowali. To by było najlepiej. Dobrze. Moja kobieta, która była na wycieczce, właśnie dojechała. Switchujemy na nic, na Nidorino. Walka kontra Nidorino.
Tak więc Potas, jak będzie jakaś większa liczba osób, ty będziesz monitorował, bo to będziesz widział, ile osób będzie na live'ie, to możesz ludzi zapraszać na Quiplasha. Jeżeli będą chcieli dzisiaj, możemy nawet dzisiaj zagrać, jak będą chcieli. Bo jest też taka opcja. Oczywiście. Double kick powinien ubić Drina, chociaż nie jest efektywny, dokładnie. It's not very effective. No jest camper ubity. Dobra, tu zaraz będziemy kończyli bitkę z tymi ludźmi. Full heal. Spox. Jest coś jeszcze lub ktoś jeszcze? Droga numer 14, no wiem. O Boże, te płotki, ja nie wiem kto to projektował, nie? Ale jakiś chyba... dziwny człowiek. Też tu nic nie ma w ogóle, ja pierdzielę. Z tym nie walczyłem na pewno. What are you looking at? Patrzę się na ciebie, ten cwale. W ogóle co to za pytanie? Mam prawo się patrzeć na kogo chcę. Golbat to zaraz pójdzie elektryczny i będzie po nim. I walczmy elektrycznym. Elektrycznym go ubijemy. Super efektywny. No i pięknie. No i padł. Już pokonany szybko. Trzy pokebole. Dobrze, nie dałem te pokebole. Będziemy łapać pokebolami później wszystko. Czy tu jest jakiś przedmiot do wzięcia? Nie. To wejdźmy jeszcze tutaj do góry, bo tam na pewno jest koleś, który będzie chciał walczyć. Dokładnie. Tak coś czułem. Będzie chciał walczyć. Stał tak po prostu gotowy do walki. Camper. Florian. Czy ja mogę zmienić popsa jeszcze? Pokémon. Tak. Walniemy go z wody. Quicka, tak, proszę cię, z czym to ludzi? Weźmiemy Bubble Beamem i będzie po nim. Znowu Quicka, tak, boże. 20 życia mi se żar. Ja muszę... Łe, no naprawdę nie mogę ubić wodnego? Kurde, ja potrzebuję silniejsze ataki mieć jakieś. Trenutem w lasu jest jeszcze nie zna hydropompy, na którą on się tego uczy. Hej, cześć ND99, siema, siema, witam na moim live'ie. Dzisiaj gramy w Poxy. I zaraz będziemy walczyć z roketami w Silp Company. O, dwa Great Bole, ten przynajmniej Great Bole dał, a nie tylko Pokebole. Dobra, to chyba będzie jedna z ostatnich walk przed roketami. Jeszcze z tym, dokładnie. Musimy się dostać do miasta. Jak dostaniemy się do miasta, będzie można później się teleportować i tam polecić szybko do tego miasta. Camper Carter. Znowu z camperami walczymy. Psyduck, no to idealnie. Idealnie oberwie elektrycznym atakiem. Zipizapem. Nie będzie zipizap. No i jest. I padł. Psyduck. O, 50 level. Pięknie. Pięknie, Hermiona ma 50 level. Trio. To zmienimy na Nika, ponieważ on ma wodny atak i jej będzie najlepszy na Duk Trio. Chociaż jeszcze słaby ma to wodny atak. Witam, dawno nie było. Sorki, brak czasu. Nie ma sprawy, nie przejmuj się. Ja nie wymagam, żeby każdy był na moim live'ie. Mnie jest zawsze bardzo miło, jeżeli ludzie nawet po jakimś czasie do mnie wracają. To jest bardzo miłe zawsze. Tak więc bardzo miło ci ją widzieć po pewnej przerwie. Żeby nie było. Jak ubiję? Ubiję, na szczęście. Ultra fainted. Bardzo dobrze. Jeszcze to była ewolucja, no 500 tak spa, od razu lepiej. I camper ubity, pięknie. Dwa great bole, idealnie. Dobrze.
co, tutaj już nic więcej nie mamy. Tu jeszcze walczymy. Aha, bo to kawał drogi jest. Dobrze, no powalczmy. Tak zaraz będziemy z rokietami na stop walczyli. Jako, że on ma ptaki, to Pikachu będzie idealnym rozwiązaniem na to, żeby ubić wszystkiego poksy. Tak więc dla mnie spoko. Fight! I Thunderbolt. No i tak jak mówiłem, na hita padnie. Wiadomo. Wiadomo, że na hita. 480 expa, spoko. Pozostała ekipa też dostała Firo. Oczywiście, że będziemy walczyć dalej, bo mój Pokémon jest idealny na ptaki. Pizgnie z prądu i nie będzie. Hitpointy mi się powoli kończą. Muszę przypilnować. Dobra, Firoła też nie ma. Widziałem dzisiaj trailer filmu Detektyw Pikachu, ale strasznie mnie oburzyło to, że młody sztur dubbinguje Pikacza. Strasznie mi nie pasuje ten głos. Lepszy jest Ryan Reynolds. Jak spędzisz moje w koster, mam jakiegoś wirusa z tymi przecinkami, spoko. Majówka była bardzo w porządku, był bardzo duży chillout, wyleniuchowaliśmy się, odpoczęliśmy. Nie było żadnego wyjazdu, ale to co? Nie zawsze trzeba mieć wyjazd na majówkę. Tak naprawdę nie chciało nam się nigdzie jechać. I było bardzo w porządku. Było też kilka live'ików fajnych. No i bardzo szybko zleciało, nie? Oczywiście. Spróbujemy ich ominąć, żeby dostać się szybciej do miasta. I przeteleportować się na walkę z tamtymi roketami całymi. A tu sobie później powalczymy z tymi ludźmi. Ta walka teraz nie jest wymagana. Ja ominę wszystkich, czy to się uda? To się uda, pięknie. Jako, że wlazłem do tego miasta. A, tu coś jest jeszcze na górze. To tutaj jest na górze. Dwa dni byłem w Energylandia, mam tam 350 km. O kurde, to fajnie, to są te trampoliny wszystkie, nie? Mam 50 species różnych na pewno. Oczywiście, 53. I co dostałem? Dostanę pewnie ten fartuch laboratoryjny. O, dokładnie. Assistant set. Więc w Energylandii musi być fajnie, bo tam są te trampoliny wszystkie. Chętnie się tam kiedyś wybiorę, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Tam się w ogóle strasznie dużo energii traci. To jest Energylandia, która wyciąga z was energię, ponieważ tam się skacze na tych wszystkich trampolinach i tak naprawdę człowiek tam wcale nie wypoczywa. Ale fajnie, fajnie. To ci powiem szczerze, że miałeś zajebistą majówkę. Naprawdę. Dobrze, i jesteśmy w mieście, w Fushia. I tutaj musimy... Ach, to są te rollercoastery. Ja myślałem, że Energylandia to jest ten... To miejsce, gdzie są trampoliny, a to pomyliłem z Energy Parkiem, bo jest jeszcze Energy Park. Rzeczywiście, bueno, to jak rollercoastery, to byłeś w parku rozrywki. Panie, no to ekstra. To jest zazdroszcze. Dawno nie byłem w parku rozrywki. Ostatnim razem jak byłem w parku rozrywki to było w Chorzowie. Nie wiem, tam chyba jeszcze istnieje ten park rozrywki. I tam jeździliśmy też na rollercoasterach. Strasznie fajne to jest. A ta Energylandia to w ogóle w jakim mieście się znajduje? Bo ja zawsze zapominam tej nazwy. Wiem, że to jest gdzieś w Polsce. W ogóle jest, nie? Ja mi się wydaje, że to jest, jeszcze Polska jest. Wyleśmy sobie poksy. Idziemy walczyć z roketami. We hope to see you again, jak zwykle. Zator pod Krakowem, no to kawałek drogi. Z Poznania to jest kawałek drogi. Samym pociągiem to będzie jakieś 7 godzin pewnie. Dobra, idźmy do tego budynku. Tutaj już jesteśmy gotowi do walki z roketami. I tutaj będziemy... To jest jedna z najgorszych miejscówek. Ponieważ tutaj trzeba strasznie dużo latać po tych teleporterach całych. A real disaster. O, Blue! Blue i Speedy, proszę bardzo. Z Konina jechałeś, Ło, no to ci powiem szczerze, że trochę miałeś bliżej niż z Poznania. Tak mi się wydaje, że to chyba Konin będzie trochę bliżej niż Poznania, ale i tak kawał drogi. Bierzemy roketów, dokładnie.
No surprise. That's right. No, 350 km, tak może być. Tak może być, jak pisałeś wcześniej. I co, i tam 2 dni byłeś, tak? Czyli nocowaliście pewnie pod Krakowem gdzieś. The boss is hiding. Maybe. Wiecie co, ja mam chyba gdzieś ściągawę, która powinna mi powiedzieć, gdzie powinniśmy iść. Ściągawę, która jest na bazie FireRed'a chyba i Leaf Green'a. Poczekajcie chwilę. Jestem strasznie ciekaw, czy to gdzieś tutaj ma. Przepraszam. Heart Gold i Soul Silver. Mam taką książkę, która jest ściągawą do gry Pokémon. W sumie to jest chyba 4. generacja. I ciekawe, czy tutaj jest informacja o tym, jak tych roketów pokonać. Ruins of Alf to nie. Cinewood City. Ice Pad, no dokładnie. I nie ma. Nie ma, szkoda. Bo myślałem, że będę mógł sobie ułatwić sprawę z tym, że to jest opis też pierwszej generacji. No dobrze, to będzie trzeba troszeczkę błądzić. Tak, ale miałem super hotel przy jeziorku, bo chcieliśmy tylko 500 zł za nas. Łe, kurde, to grosze. Jeszcze w takiej miejscówce przy Krakowie to ekstra tanio. Naprawdę ekstra tanio. Aha, ta recepcjonistka się coś do mnie chce. Aha, najpierw walka. Dobra, okej. Okay. No to walczmy z nim. Egzekutor. Egzekutor jest roślinny. A powinniśmy użyć Charizarda. Zmieńmy go od razu. Na czarka. To od razu najlepiej jest ubijać z grubej rury. Co on robi? Jakiś roślinny atak. Dobra, ten roślinny atak mi nic nie zrobi. Nie jest w ogóle efektywny na moje. A ja ścisnę z Fire Spina. No jeszcze nie padnie, to co? Light Screen. Special Moves. No kurde, no to... To musimy zrobić jakiegoś Bite'a, bo Bite nie jest Special Move'em. Albo Dragon Rage. Dragon Rage jest Special Move'em, nie? Nie, nie jest. I czy on padnie? Psychic jeszcze użyje. No, nieźle ubił. Jest! Ubił go ognisty vortex. Ognista trąba powietrzna. Zimset expa. Charizard, no co zmieniamy na Blastoise'a, na Nika. Bo to jest przecież woda kontra ogień. Chodzę 7 km od Grandi, jak chcesz na miarę coś prześle lepszych, byłem zakopanem. Ej, no oczywiście, możesz mi zostawić na miarę, jak najbardziej. Szczerze powiedziawszy, to jest fajna opcja na wyjazd właśnie taki weekendowy, żeby sobie do Energylandii pojechać i tam sobie połazić też troszeczkę. Poza tym to jest bardzo blisko Krakowa, więc teoretycznie można sobie pozwiedzać też od razu. Czemu ja nie zrobiłem Bubble Beam'a? Przecież już dawno powinien paść ten Charizard. O kurde, super efektywny, ale strasznie słaby ten mój atak. Tej normalnie Blastoise mi padnie, jak to dalej pójdzie. Palimy z Bubble Beam'a. 19 flinchet! No to nie, to musimy użyć buga i musimy go wyleczyć. Nie super potionem, hyper potionem. No. No, od razu. Air Slash, no bo Air Slash mi robi, że jestem ten, że nie mogę atakować. Kurde, tutaj teraz się atakował. Nie wiesz, żeby mi ognisy tak cisnął. Co by ten mój Blastoise?
Jeszcze. No, 46 level w końcu dostanie. 1933 CP, no to jak on ma takie CP, to ja się nie dziwię. To jest bardzo niskie CP w porównaniu do poksów. Dobrze, pierwszy upity, teraz bijemy się z drugim. Aha, ja teraz nie chcę walczyć, tak? Muszę uleczyć najpierw poksy. Na razie spadam, jadę do galerii, koniec padnę później. Oczywiście zapraszam, dzięki wielkie, że wbiłeś i podzieliłeś się informacjami o tym, co tutaj się działo teraz u ciebie niedawno. Tak więc zapraszam oczywiście na live'ika. Mam taką komendę, wykrzyknik papa do pożegnań, możesz spokojnie napisać. O, a właśnie rozpoczęła się bitwa, tak więc zapraszam też wszystkich oglądających i wszystkich też lurkerów, żeby się pojawili i wpisali wykrzyknik join do zdobycia z 40 digimonów. To są takie punkty, które się u mnie zbiera na live'ie i można wymieniać je na różne rzeczy. Tak więc zapraszam na bitewkę. We hope to see you again. No mam ona jak mówi we hope to see you again, to mam nadzieję, że moje poksy znowu padną, żebym mógł, żeby do niej jeszcze raz przyjść po leczenie, tak? Nieładnie, nieładnie tak życzyć źle. Dobra, idziemy walczyć w takim razie z roketami. To trochę się będzie działo. Więc zapiszmy przed tym jeszcze. Nie drugi raz, po co drugi raz? Raz wystarczy, o. Dobra. Zacznijmy od bitki po kolei z tym pierwszym roketem. Mam nadzieję, że większość z nich będzie miała zubaty. Oporaticate właśnie, bo to Pikachu będzie najlepsze, bo albo walczący, albo elektryczny atak będzie zadawał najwięcej obrażeń. Double kick. Powinien paść, no, hita. Na podwójnego hita. Wiecie, pop się zrobią, muszę sobie bluzę zmienić. I'm back, potas jeszcze 90 sekund, możesz do bitwy jeszcze dołączyć. Ma o 40 digimonów, wykrzyknik join. Gdzie ty w ogóle byłeś, potas? Ten tutaj telewizor ma, tylko czemu on patrzy na wyłączony telewizor? To jest zastanawiające. Rocket Grunt. Tosty sobie zrobić będzie. Aaa, to smacznego w takim razie. Na niego może elektryczny? Powinien być dobry. No, padł bardzo dobrze. A na drugiego Koffinga nic nie będziemy zmieniać. I też będziemy cisnąć elektrycznym. Tutaj niestety jest dużo walk. Czyli na detektora Pikachu oczywiście, tylko że on jest pod koniec maja, więc pewnie pójdziemy w pierwszym tygodniu czerwca. Raczej rzadko kiedy jest tak, że chodzimy od razu w pierwszym tygodniu, kiedy wychodzą jakieś nowe filmy. Dlatego, że wtedy jest bardzo dużo wiary. Lepiej sobie pójść troszeczkę później, kiedy już większość osób pójdzie i troszeczkę się zwolnią kina. Często tak robimy. Gratulacje, po raz 40 Digimonów zdobyłeś. Brawa, brawa dla ciebie. Persian dostał level, proszę. Ty na Johna Wicka 3 idziesz za tydzień. Nigdy w życiu nie widziałem żadnej części Johna Wicka. O czym jest w ogóle ten film? A to coś jest? Butelka świeżej wody, proszę bardzo. Pikachu merdał ogonkiem, dlatego zauważyłem, że coś tutaj jest. A to jest jakiś profesorek. Nie mogę przejść! Fotel mi zasłania ścieżkę, zagradza. W ogóle jakie biało-czerwone fotele, jak normalnie flaga polska. Scientist Jerry. Zły typek zabił Johnowi Wickowi psa i spalił dom. Brzmi trochę jak gra o tron. I teraz nie wiem, czy Thunder, czy Double Kick będzie dobry na elektrobuza. No tak średnio. Sonic idzie na Killing Spree.
Rozumiem. Co ty mi zrobisz? Oj, ten Pikachu to przecież przeżyje spokojnie elektryczność. Ale John Wick to jest jakiś przygodowy film, czy jakiś... jakiś, nie wiem, thriller, dramat, co to w ogóle jest nawet? Mogę się wykazać tutaj ignorancją, ale no, nigdy nie oglądałem tego filmu. Strzelanka mocna, czyli taka przygoda. Szczelankowa przygoda. I tutaj już jest pierwszy teleporter. No ja boję się już używać tych teleporterów. Ja wiem, że ja się tutaj pogubię. Wiem, że to będzie masakra. Zobaczmy jeszcze, że tutaj coś jest do walki. Są pozamykane drzwi, bo ja muszę pozdobywać te klucze. I klucze mi pozwolą na włożenie w te wszystkie drzwi. No to nie mam wyjścia zbytnio, mogę iść albo tutaj do góry. Albo tu. Idźmy tu. I ten teleporter to jest masakra. Co tutaj jest? To jest leczenie foksów? Nie. Tu jest ten, ale się skrył. Nie zauważyłem go. Kolejna walka z rokietami. To będzie teraz tylko i wyłącznie walka z rokietami. Gasty. Ale to elektrycznie na gastyka. Możemy też polecieć. Oni mają poza tym 33 levele. Ja mam już prawie... Znaczy już 50 jest na Pikachu, ale 45, 46 na tych moich pozostałych boksach, więc spoko. Potas, a ty będziesz jeszcze też na detektywa Pikachu, czy nie? Czy tylko na Johna Wicka? I czy na Avengersach już byłeś? Jest takie chyba standardowe pytanie. Wie, w ogóle Avengersi nie kręcą, ale wszystkich się pytam, no bo to jest przecież takie bardzo, bardzo ważne, żeby się wszystkich zapytać, czy już na Avengersach byli. I żeby posłuchać ich opinii na temat najnowszych Avengersów. Kończy się karta multikina, tak? Bo ty pewnie masz kartę multikina, która tam pozwala na jakieś wejścia do kina pewnie, nie? Byłeś na Endgame'ie i jak oceniasz? Warto było być na Endgame'ie, czy nie warto jednak? Czy było to, czym się wszyscy jarali, czy jednak nie? Sobie babeczka siedzi. Unlimited Cinema City... Aha, miałeś. A no to patrz. To nawet nie wiedziałem, że w Cinema City, myślałem, że w multikinie. Czekajcie chwilę, zrobimy chwilę przerwy, zaraz do was wracam. Dobrze, jesteśmy z powrotem, to była chwila przerwy. I tu jeszcze raz, co ona tam mówiła? A ta tutaj babeczka. Nic już mi nie powie, tak? Myślałem, że coś jeszcze powie. A nie, jednak powie. This is the end of us. No tak. Tu coś jest, bo Pikachu ma dragonem. Raspberry. I to jeszcze 3 srebrne, proszę. A tu jakie w ogóle obrazy są porobione, kurde. O, będzie walka. Walczmy. Ja muszę tutaj zdobyć klucz, z tego co pamiętam, żeby dostać się do tego głównego bossa roketów. I pamiętam, że to się strasznie krążyło i zawsze to będzie trwało bardzo długo. Ho, ho, nie ziewaj. Ale wiem.
Nie wolno się wejść na live. Ziewanie na live sprawia, że wszyscy widzowie ziewają. Idą spać. Nie wolno. Hoffing, walczmy. Wszystkich pikaczem rozwalimy. A co tam? Czy będziemy przejmować? O bitwy. Kolejna bitwa jest. Zapraszam na bitwę. Jest do zdobycia 70 Digimonów tym razem, ale czas jest krótszy. Jest tak ładnie jak Jessie, ale być może ty już wiesz, co się teraz dzieje. No, ona też ma swoje, że tak powiem, walory, może tak to ujmę. Bo teraz głosujesz na pada albo na klawiaturę lub myszkę. Masz prawo zagłosować, oczywiście. Musisz spadać już, no dobrze. To dziękuję bardzo, że wbiłeś. Zjadłeś to z tyłu i lecisz, tak? A ja pójdę sobie tutaj do tego teleportu, zobaczymy, czy mnie przeniesie tam, gdzie trzeba. Naprawdę im szybciej byśmy się dostali do bossa, tym byłoby lepiej. Co to jest? Jakieś ciche badanie nad boksami. W tym sealed scope'ie. Tutaj chyba tego Master Balla dostanę, nie? Którego usłyszałem na Shiny Magikarpia. Brudny ma fartuch ten profesor. Electrode. Elektroda jest dobre kamienne, natomiast ja mam kamiennego, będzie trzeba double kickiem walnąć. Chyba na dwa razy. Sonic pomale przycisnął. A double kick powinien go teraz ubić do zera. No, dokładnie. Ich nie dołączył do bitwy. O, potas poszedł już pewnie. Porygon. Może no dobra. Myślałem o zmianie boksa, ale w sumie źle kliknąłem. Ten Porygon wywija jakieś, kurde, wywija se zakrętasy. Co zrobimy? Elektryczny atak jakiś? Zrobimy jakiś elektryczny. Hyper Beam, on za taki atak? Kurde, zajebał. Zróbmy mu Tandera. No. Kara z nieba przyszła. No. I ekspy i pokonaliśmy. I mu nagle okulary popękały, tak go pokonaliśmy. To jest też niezła jazda. Dobrze, trzeba uleczyć sobie tego pikacza, bo przecież kurde, nie możemy tak łazić z taką resztką HP, nie? Super potion będzie odpowiedni. Jeden wystarczy. Dajcie mi tę rzecz. Revive kolejny. Też się przyda. Aha, i tutaj nic więcej nie ma. Da się cofnąć. I to jest właśnie to krążenie. Nie mam jeszcze klucza, pasa, żeby to wszystko tam zwiedzać, więc idźmy w takim razie tutaj. Pamiętam, że jak najmniej trzeba po schodach chodzić. Nie gadajcie, że to jest początek. To nie idziemy tutaj, tylko idziemy w takim razie tam. Aha, to ja będę w tym samym miejscu, tak? Oh my god, nie gadajcie. Już się zgubiłem. Ledwo co wlazłem, już się zgubiłem. No, dokładnie. Ej, ja cię kręcę. Tutaj jest jeszcze gdzieś jakiś teleport? Nie, to weźmy... Zejdźmy tutaj na dół. Nawet nie wiem, na którym piętrze jestem. Ale tak to jest. Właśnie tak można się łatwo zgubić w boksach. Team Rocket Grant. O, Zubat, bardzo dobrze, elektryczna tylko teraz rozwali. Thunderbolta zwykłego mu walnijmy. No i jest. Poszedł. Bardzo dziękuję BBBSSR SSSR YouTube za nowe follow. Bardzo, bardzo dziękuję. Wyskoczył z góry, aż bąbelkami zarzucił. Bardzo mi miło. Kiedyś były oklaski, teraz są squirtele wyskakujące.
Mam nadzieję, że podoba się live Xboxów, które tutaj się teraz dzieje. I padł. Haha. Dużo expo, bardzo dobrze. Trochę sobie wyleweluję przynajmniej te poksy. Troszeczkę nazbieramy doświadczenia. Bo jakby nie patrzeć, to to jest taka opcja. The President is still at boardroom na 11 piętrze. A ty coś to mi powiesz w ogóle? It's really dangerous here. Nic mi ciekawego nie powiedziała, tylko po stronie są wszyscy, że rokieci przyjęli cały budynek. Czy ja coś mogę jeszcze zrobić? O, tu jest jakiś... Walka będzie. Tak jest, dawaj. Ale długo szedł. Powolnym krokiem się zbliżał do mnie tylko po to, żeby mnie ubić teraz. Ale wiadomo, jak to się skończy, on zostanie ubity. Koffing jeszcze, proszę. No i na Koffinga wyskoczymy z elektrycznym. Może z Thunderem, o. No i padł. Ten Thunder jest chyba silniejszy, tylko że ma mniejszą szansę na to, że atak się powiedzie. Magneton zmieniamy na ognistego, ponieważ magneton jest metalowym. Więc najlepiej wrócić do ognistego boksa. A jako, że Charizard bardzo lubi przybiegać wszystkie metalowe boksy, to będzie idealny motyw, żeby użyć Fire Spina. No i Nahita, pięknie. Nie ma magnetona. O, jeszcze level 47. Łe, kurde, to jeszcze długa droga. Żeby on jakiś fajny atak poznał, ale już ma 2000 CP przynajmniej. Ja zawsze się zastanawiam, dlaczego ci naukowcy, którzy zostali wykończeni i mają popękane okulary nagle. Chwilę wcześniej mieli wszystko ok, a od razu popękane okulary. Co to ma znaczyć w ogóle? No dobrze, no musimy iść jakieś piętro wyżej lub niżej, bo widzę, że tutaj nigdzie nie wejdziemy. Jesteśmy w dół. A tu jakiś board meeting był? Tak jest, aż nawet tablica była. A ty chcesz zobaczyć, czy się tylko ukrywasz? Ukrywasz się. Ty też się ukrywasz? Wszyscy się ukrywają. A ty może będziesz chciał walczyć? Nie. Wszyscy się boją. Po prostu ze spotkania zostali zaatakowani przez roketów. W ogóle dużo tych roketów jest. Tak naprawdę wychodzi na to, że większość świata jest w roketach, bo przecież tylu ludzi nie ma w świecie Pokémon, a natomiast tutaj roketów jest mnóstwo. Co mi nigdy się nad tym nie zastanawiałem, może to jest jakaś taka fake teoria trochę, że większość świata Pokémon w Kanto to są rokeci. I po ich ubiciu pozbywam się połowy świata. Sobie to by miało jakiś sens. No i Raticate na Hita padnie. Jaki tam będzie drugi box? Tak, 51 level w końcu. A drugim boxem jest Golbat. Idealnie, dawać Golbata. Golbata trzaśniemy elektrycznością. I to jeszcze puścimy ostrą błyskawicę od razu. Co tam? Tundera. Proszę. Idealnie. No i rocket pokonany. W sumie też trochę nałapiemy kasy od razu. Pełp. O, przyda się. Przyda się zdecydowanie do rozwinięcia punktów. Z tam jeszcze nie walczyliśmy, no dobrze. Ale my tutaj nie walczyliśmy z większością osób pewnie jeszcze. Ale to... Mam nadzieję, że zleci dosyć szybko. Miał no to idealnie. Mam też oberwie walczące. Większość tych boksów, roketów tutaj ma bardzo słabe odporności właśnie na mojego Pikachu akurat. Jest to duże ułatwienie na pewno. No bo dużo łatwiej jest wszystkich ubić.
O, i Venus dostał level nawet, proszę. Raticate, zostawimy Popsa. Zostawimy Pikachu na Raticate'a. Idealnie. Też double kicka. Tam mam jeszcze dużo hit pointów, to jeszcze muszę się bić. Dlaczego on zaatakował pierwszy? Użył tego quick ataku znowu. A na szczęście już go nie ma. Hehe. I padł. Samekspy przynajmniej jeszcze, proszę. No i prawie tysiak, bardzo w porządku. To jest 10 prawie pokeboli i 3 great bole. Jeszcze super potion. Chodź, zawalczmy. Darot, ten prezydent, serves him right. W ogóle, że naukowcy okazują się roketami, to też jest, znaczy przeciwnikami, tymi złymi, to też jest takie trochę, no, nieładnie. Magnemite. Zmieniłbym Poxa, ale nie wiem, czy, z czym wyskoczyć na Magnemite. To może spróbujmy z tym double kickiem. No, bo on też jest super efektywny. Ale chętnie bym tego Charizarda tutaj wrzucił. I co tam będzie kolejnego? Magmar. O, no to jeszcze lepiej. To weźmiemy Blastoise'a. Jak sobie maila przeglądam, Atomic Wulpister streamuje. A co ty masz? Cześć Dominios, ty masz w ogóle na mailach powiadomienie? Ja myślałem, że ludzie korzystają z tych powiadomieniów na Twitchu na górze i to wtedy, jak się wchodzi na Twitcha, to po prostu wyskakuje informacja. Ja nawet nie wiedziałem, że można na maila dostać powiadomienie o tym, że jakiś streamer streamuje. Bardzo fajnie. Siema, siema. Co tam u ciebie? Jak tam połowa tygodnia minęła? Nie było lekko, ale myślę, że już jesteśmy za gorszą częścią tygodnia, poza tą dłuższą. Na szczęście. Bo to też tak zawsze jest, że tydzień się wlecze w poniedziałek i we wtorek, w środę jakoś tam przeżywamy. Natomiast czwartek i piątek to już myślimy praktycznie o weekendzie. Tylko na hita padał. Nie. Nie na hita. Czemu? Znaczy teraz sprawdziłem, jak liczymy, nie śpimy. No. Prawda. Jeszcze aż tak was bardzo męczą w szkołach teraz, że cztery sprawdziany miałeś. Też trochę współczuję. Bo to znaczy, że normalnie nie dają wam spokoju. Źli nauczyciele, nie dosyć, że najpierw strajkowali, a teraz jeszcze się na was wyżywają. Nieładnie. Bardzo nieładnie, ze strony nauczycieli. Przeteleportujmy się, nie mam pojęcia gdzie trafimy, ale zaraz zobaczymy. Idealnie na walkę. I za zamkniętymi drzwiami tutaj, proszę bardzo. Ale trzeba ich pokonać, bo ja nie pamiętam jak tutaj się szło jak zwykle. Zawsze się tutaj gubię i... Jeśli ktoś pamięta, to może mi pomoże. Thunder, dawaj Thundera. Ja tam niżej niż 4 nie dostałem, więc okej. Łe, no to średnia ci nie spadnie przynajmniej, to spoko. Z czego to sprawdziany miałeś? Z jakichś fajnych przedmiotów. Na pewno był język polski, bo to zawsze standard, albo matematyka, albo takie podstawowe przedmioty. I potem co może być jeszcze? Jeszcze nikt w życiu chyba nie miałem sprawdzianu na przykład na plastyce. O, to by był hardcore sprawdzian na plastyce, albo na muzyce. Musiałby brzmieć strasznie, żeby robić sprawdziany na muzyce. Z jakichś tam znajomości, nie wiem, Beethovena albo Bacha, albo jakichś tam innych malarzy. I tu jest rocket, taki skryty. Chodź tu. Się skryła, nie? Biologia, matma, polski, angielski, to patrz, to połowę trafiłem. Strzelałem na matmę i polski, bo to takie standardowe przedmioty. Angielski w sumie też jest standardowym przedmiotem językiem obcym. A natomiast biologia, no to jak ci poszło? Jak mówisz, że same czwóry, to raczej, znaczy minimum czwóry, to nie masz się co stresować.
Arbok, może zmieńmy Poxa na Venusaura. Venusaur jakoś mało walczy. No, może tam z Arbokiem coś się stanie. A jak nie najwyżej Venusaur mi padnie. Wcześnijmy. Dobra, Razor Leafa zobaczymy jak pójdzie. No, nie tak źle, na 3 ataki. Spodziewałem się, że będzie gorzej. Więc Arbok mnie na razie nie ubije. A jeszcze mamy Wine Whipa. Może spróbujmy z Wine Whipem, może więcej zabierze. Nie. Chyba jednak nie. Haze. To znowu Razor. Uniknął i Poison Jab. Mam nadzieję, że mnie nie zatruje. Nie zatruł na szczęście. Miał szczęście. No, Arbok ubity. Chociaż kurde, to było trochę słabe z tym wyborem tego Venusaura. No ale musi też trochę potrenować. Musi też trochę potrenować, ponieważ inaczej... Nie chciałem się cofać tutaj. Albo dobra, no jak już tutaj jestem, to już wezmę tego pokoła. Czy smart candies, mądre cukierki, proszę. Tak naprawdę, to ja powinienem rozdawać cukierki trochę tym boksom. To jest w sumie nawet nie głupi pomysł, bo ja cały czas o tym zapominam. Candy jar. No i zacznijmy od tego quick candy. Użyjmy na Hermionę. Oczywiście będziemy tylko ładowali w pierwszego głównego poksa, ponieważ on jest poksem, koksem tak zwanym do wszystkiego. Więc najlepiej jest jemu prostować cuksy. A ja dosyć tych cuksów nazbierałem, z tego co widzę. Do dziś wystawione były oceny przewidywane. Aha, i to już są takie oceny, gdzie już raczej za dużo pewnie się nie zmieni, nie? Po takim wystawieniu. Bo pamiętam, że te przewidywane są takie, gdzie tylko naprawdę dosyć ostra porażka twoja mogłaby zaważyć na otrzymaniu gorszej oceny lub jakieś super ekstra wybicie się mogłoby zaważyć na tym, że ocena ci się poprawi. To są już takie oceny na 80% przynajmniej. I jak? Jaką będziesz miał średnią? Będzie pasek czy na świeczce czy na dupie? Ale podbijemy Hermionę, o kurde. Ty już nie możesz dostać. To damy Nikowi. Nick dostanie trochę speeda przynajmniej. Będzie na papierku. No, no to gratulacje. To bardzo ładnie. To się chwali. Nie wszyscy dadzą radę zdobyć świadectwo z paskiem. Więc gratuluję, że tobie się uda. Hermiona, to normalnie łacha na te cukierki jest normalnie. Tough candy, dobra, użyjmy też tu. Ja chyba jeszcze Pikachu candy, z tego co pamiętam. I do Nika, dokładnie. A później będziemy ładowali w Blastoise'a właśnie pozostałe cukierki, bo Blastoise mój jest niestety dosyć słabszy. Więc warto by było w niego też troszeczkę inwestować. Ale tak naprawdę on będzie dużo silniejszy, kiedy nowe ataki dostanie. Bo on wcale nie jest tragiczny, tylko po prostu nie jest doskonale wytrenowany. Ale tych cukierków się narozdaje. Tutaj już widzę, że mam Courage Candy 197. Nie pamiętam, co dawały Courage Candy. O, tu się zwiększa atak, bardzo dobrze. Z tymi cukierkami to szkoda, że nie można dać na przykład zarazu wszystkich cukierków na raz do jednego boksa. Było duże ułatwienie. Natomiast tutaj trzeba wciskać po kilkanaście razy, żeby te cukierki rozdać. No, ale co zrobić? Tak niestety trzeba. Ale tak naprawdę... ja mam chyba te Pikachu Candy, nie? Jeszcze ile zobaczymy, ile mam.
Siema drop, elo elo. Courage candy mam dużo. Co to daje? Special defense. Diglett candy, Pikachu. Mam 10 cukierków Pikachu. Dobra, to później pozdajmy te cukierki, bo to takie rozdawanie to jest trochę masakra. Tutaj psychicznie jakiś. Drop, jak tam, co tam u ciebie ogólnie? Elo. Elo to są punkty w lodu. Robsik. A jeszcze, tak jak na potasa mówię potasek, tak jeszcze na dropa dropsik nie mówiłem. Nie wiem, jakoś do dropa mi dropsik nie pasuje, do potasa mi pasuje potasek, nie? Ale do dropa dropsik to nie wiem, czy mi pasuje. Dawaj Dandera, Pikachu. Ciśnij tego hypno. Ue, kurde, przeżył. No, on chyba mnie nie ubije, co? No, na szczęście. Co tam? Na razie dobrze, chociaż dzisiaj jest taki strasznie taki wolny dzień, tak bym to nazwał. Hypno, dokładnie, przez CH. Przez samochód. Na górze miałeś napisane tam nad tym, nad Pokemonem jest nazwa jego przecież. Haunter. I kurde, może bym go czymś innym pisgnął? Spizgnijmy go ogniem. Antara, spalmy ducha. Proszę bardzo, Ender Dragon go spali. Zobaczmy, czy się uda w ogóle na hita. Mogłoby się udać Fire Spinem na przykład, o. Naprawdę muszę, no nie udało się, muszę trochę z tymi moimi atakami boksów troszeczkę popracować. Obrywa. Dropa, daj się, będziesz jakiegoś live'ika robił? To sobie strasznie późno te live'y robisz. Praktycznie po 23, kiedy ja już się kładę spać akurat. Nie można sobie ciebie poglądać. Dlaczego tak późno live'iki padają? Robiłbyś trochę wcześniej. Kadabra, dobra. Walczmy dalej. A ja mam chyba Dragon Rage'a. Masz wodę święconą, że ducha spalisz, tak. Kadabra jakiś taki mały w stosunku do tego Charizarda. Kurde, nawet smoczy atak go nie ubije, ale przykre. Co ty robisz? Prawie zginie. Jeszcze raz, Dragon Rage. No. Na szczęście. Przecież masakra to była. Teraz musimy go uleczyć. Mam te super, hyper potiony chyba, tak? To są hyper potiony. Okej. Medicine Pocket i Hyper Potion tu był. By the way, jest może tutaj taki ten Pokémon, co wygląda jak geometryczna kaczka. On ma takie psychiczne ataki. Masz na myśli Porygona? Jest Porygon, ale nie wiem, czy można go złapać. Wiem, że widziałem go i walczyłem z nim. Zaraz ci go pokażę, czy to jest rzeczywiście ten. Elektryczna kaczka. Ten na pewno. Porygon. To ja z nim tylko walczyłem, jeszcze go nie widziałem. Nie wiem, chyba wydaje mi się, że można go tutaj, a jak nie, to można go na pewno przerzucić z gry Pokémon Go. Tu coś jest. Silver Nana Berries, pięknie. No, to walczyć można. Archer, o! Archer to jest to dziecko pary królewskiej teraz, nie? Tak się nazywa. Archer. A będzie duża walka, a ja nie jestem przygotowany do dużej walki. Dobra, walczmy. Teach this child a good lesson. Jak uda mi się pojechać na wakacje do roboty, to na 100% kupuję Switcha. Bardzo mnie to cieszy, ta twoja informacja, bo ja bardzo wspieram wszystkich, którzy planują kupić Switcha. Moim zdaniem to jest naprawdę warta konsola do kupienia. Polecam bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy jeszcze nie mają, żeby sobie sprawili. Nawet jeżeli nie wyjdziesz na wakacje, to kup sobie na raty. Ta, fajny łucznik, no, Archer. Switch to jest taka dobra zabawka, dokładnie. Switch jest bardzo w porządku, moim zdaniem, konsolą. Jest naprawdę dobrze zrobiony. Wydaje mi się, że niewiele trzeba w nim poprawiać, chociaż Nintendo pewnie niedługo zaskoczy jakąś odświeżoną wersją Switcha. No i na Switchu jest najlepsza gra na świecie ever, czyli Pokémony. Aha, i my oberwiemy teraz, tak? Za to, że on tutaj coś już wybuchł, aha. Nie zarabiam, to nie miałbym z czego raz spocać. A, no, rozumiem. Tak naprawdę drop, szkoda właśnie trochę, że ten,
że nie masz jeszcze takiego stałego zarobku, bo to by ci bardzo mocno pomogło właśnie przy zdobywaniu Switcha i już późniejszej zdolności kredytowej, nie? To by było ekstra. Już byś sobie budował bazę kredytową. Jezus Maria, przepraszam, mikrofon uderzyłem. Pewnie słyszeliście. Czy ja go ubiję na hita? Chyba nie. No, nie, nie ubiję. Nie ubiję, bo to nie jest ten typ walki. O, ten obrywa bardzo dobrze mu tak. I ten znowu obrywa. Toxic jeszcze zatruty, ekstra super. Ja będę zarobić raz na jakiś czas. To znaczy, powiem szczerze, że na pewno tak nie wolisz, tylko pewnie jesteś zmuszony do takiego zarobku raz na jakiś czas, bo ja doskonale zdaję sobie sprawę, że to, co może być najlepsze, to jest właśnie stały zarobek, stały dopływ gotówki, nie? Bo jednak dzięki temu wiesz, że nie jesteś zależny właśnie od takich wakacyjnych prac, nie? Dorob, więc tak powiem szczerze, że jakbym miał wybierać, to zdecydowanie wolałbym pracować na stałe. Nawet jakby miały być mniejsze wpływy, to jednak umowa i robota taka jest dużo lepszym rozwiązaniem. No ale ja też zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy niestety mogą. Nie wszyscy mogą od razu tak zadziałać, jakby, nie? Mam wodę gazowaną. O kurde, dwa levele wpadły. Boomerang, a ten jest protected. Dawaj drugiego poksa. Cubone zaraz padnie, a to nie mój Pokémon, więc spoko. Raticate, idealnie. Ja na Raticate mam specjalny atak, który nazywa się Double Kick. Bardzo proszę, panie Raticate, umierać. Quick Attack na Cubona. Dobrze. To jest chybiście. Pięknie. Raticate na hita. Dobra, ale nie powiedziałeś mi, dlaczego live tak późno robisz. I czemu nie zrobisz wcześniej live'a, żebym mógł sobie w końcu pooglądać też, jak ja skończę mojego. O, uniknąłem ataku od Weezinga. Ten teraz z Pidgeotu, naprawdę nie masz nic lepszego? Zróbmy Tandera znowu. Na tego Weezinga. Jeżeli jestem 21, jestem zajęty. No właśnie, ja jestem zajęty wcześniej i później już nawet też nie mogę, więc... rozumiem, rozumiem, że to jest kwestia planu twojego. Albo rodzina przecha... Albo rodzina przeszkadza, a no rozumiem też. Rozumiem, ja też przez wiele lat swojego życia nie mogłem właśnie robić live'ów, dlatego że no nie było warunków po prostu, nie? Teraz już warunki na szczęście są. Już myślałem, że mnie zatruje. Nie mam, no to dobra, zipi zapa zrobimy. To jest 2-1 jest nie fair. No, ale padł. Jeszcze jeden Pokémon przeciwnika czeka. I to jest Air Slash, zbudowałeś. Golbat, łyluź. Na hita. Zippy Zapem. On strasznie długo konsolę myśli i gra. Teraz przed atakiem, jak są dwa poksy. No i nie ma Golbata. Tak naprawdę ten przeciwnik, ten nasz Speedy, który jest tutaj moim pomocnikiem, mi w ogóle nie pomógł. O, Persian dostał level. Mój Boże, ten Persian taki pokoksany już. Ciekawe, czy wyjdzie mocniejsza wersja Switcha. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to jest już przesądzone, że już to jest tylko kwestia czasu, kiedy to zapowiedzą, może nawet jeszcze przed tymi poksami. Jestem pewien, że wyjdzie mocniejsza wersja, jestem pewien, że wyjdzie też mniejsza. Zdecydowanie mam takie wrażenie, że wyjdą dwie. Jedna mniejsza, tańsza dla tych rynków, które nie mogą sobie pozwolić na zakup aktualnego Switcha. A i mocniejsza dla tych, którzy chcieliby od tej konsoli wyciągnąć coś więcej. O, kartki, teraz będziemy mogli wszystkie drzwi otwierać ekstra. To jest jeszcze jakieś do walczenia? Dawaj. Jak nie, a bycie tarczą na ataki. Dobrze, racja, rzeczywiście. Bycie tarczą na ataki jest bardzo ważną właściwością u mojego pomocnika. W sumie on rzeczywiście oberwał większość ataków. Ja chyba tylko raz albo dwa razy oberwałem. A więc dla mnie spoko. Więc masz rację, Dominios. Zippy zap. Cześnijmy elektrycznością. Tak naprawdę mam nadzieję, że już jestem blisko tego całego głównego złego.
Mój Boże, samoloty latają nad ziemią. Hypno. Jezus, ale to słychać. To będzie najprawdopodobniej F-16. Zmienimy na... Jezus Maria, tak głośno. Zmienimy na Nika. Czy Pikachu można ewoluować? Jeżeli wybierasz Let's Go Pikachu, to tego głównego Pikacza, którym teraz walczyłem przed chwilą, nie można ewoluować, ale można ewoluować wszystkie inne dziko złapane Pikacze, które pojawiają się oczywiście w lesie, tym Viridian Forest. Dokładnie, no, trzecia wojna światowa najwyraźniej. Nie, ale pod Poznaniem jest niedaleko lotnisko Krzesiny, na którym właśnie są, stacjonują F-16, więc najprawdopodobniej to jest jeden z tych samolotów, który sobie tam trenuje, czy sobie tam lata gdzieś pokątnie. Są jakieś mega rzadkie boksy? Tak, jest Mewtwo, Mew, Meltan, Melmetal, Articuno, Moltres, Zapdos, no i formalnie Snorlax jest rzadkim Pokemonem, ponieważ możesz tylko dwa złapać w grze, więc teoretycznie jest traktowany jak legendarny. No i pamiętaj, dropie, że wszystkie Pokemony z gry Pokemon Go możesz również przerzucić do gry Pokemon Let's Go. Więc... wszystkie te, jeżeli sobie grasz, no tak naprawdę ludzie, którzy grają w Pokémon Let's Go Pikachu lub Eevee, bardzo często zaczynają grać na nowo w Pokémon Go, dlatego że dostaje się te bonusy. W Pokémon Go dostajesz bonus w postaci tego, że dostajesz pudełko, z którego przez godzinę ci wylatują Meltany i możesz sobie nałapać dużo Meltanów, ponieważ Meltany potrzebują aż 400 cuksów, żeby wyewoluować w Melmetala, czyli tą ewolucję. I ludzie ci zaczynają właśnie w tym samym czasie grać w dwie gry. One się bardzo fajnie uzupełniają, wbrew pozorom. Natomiast czy Entei i Raikou też można złapać w Pokémon Let's Go? Nie, dlatego że Entei i Raikou jest już z drugiej generacji. Tu można łapać Pokémony tylko i wyłącznie z pierwszej generacji, czyli wszystkie 151, plus dwa nowe, czyli Meltan i Melmetal, które wyjątkowo pojawiły się również tutaj. Wszystkie inne Pokémony nie są dostępne, więc to jest tak naprawdę remake Pokémon Yellow, czyli najbardziej zbliżone z całym światem, tym wszystkim, co robimy, przepraszam, dostępnością poksów, to jest właśnie z Pokémon Yellow. Przerzucić do Let's Go? Nie, nie można. Nie można przerzucić do Let's Go, jest blokada. Ej, poksy mam wyleczone, nie wiem czemu. Jest blokada właśnie, że podczas przerzucania Pokémon Go nie pozwala ci przerzucać poksów innych niż tych z pierwszej generacji plus Meltany, tak więc niestety nie da się. Niestety się nie da. Trochę szkoda, bo ja tam bardzo lubiłem przerzucać te poksy, bo za mnie dostaje się cukierki. No natomiast no, nie jest to zaimplementowane, nie? Mi się wydaje, że jeżeli nowe poksy z 8 generacji będą miały możliwość przerzucania Pokemonów z Pokémon Go, bo jeszcze to jest niepotwierdzone, a obawiam się, że może tak nie być, to jeżeli one będą miały możliwość, no to wtedy pewnie będzie można wszystkie przerzucać. Na ten moment niestety nie można przerzucać. Co jest moim zdaniem trochę słabym rozwiązaniem jeszcze. Fajnie by było, gdyby więcej gier Pokémon, tych głównych, właśnie na przykład tych na Switcha, łączyło się z tymi minigierkami, które są na komórki, które są dostępne na inne urządzenia też, to by było fajne. Don't look at me. Okej. I 5 najlepszych poksów, dupa. Jakie to są 5 najlepsze poksy dla ciebie? I czy ja tutaj dostanę Porygona? Dostanę Porygona, ale pewnie jak skończy się tutaj z tymi roketami, muszę tutaj zejść i dostanę pewnie od niego Porygona. I've got to get it somehow. No. Nie wiem, zejdźmy tutaj na dół. Ja się jak zwykle gubię tutaj. Nie mam pojęcia zielonego, gdzie jestem i gdzie mam jeszcze iść. Porygon jest kozak. Oczywiście, że Porygon jest kozak i Porygon dwa razy jeszcze ewoluuje, nie? W Porygona 2 i w Porygona Z. Porygon jest o tyle kozakiem, że może się nauczyć ataków różnych typów. Może się nauczyć ataków elektrycznych, lodowych, roślinnych chyba nie, ale na pewno ognistych, na pewno wodnych. I może używać ataku tak zwanego tri-atak, który atakuje właśnie za pomocą wszystkich trzech typów naraz. Więc Porygon akurat jest potęga. I zawsze pamiętam, że Dratini był potęgą w tych grach, tylko tutaj Dratini bardzo spadł na znaczeniu, bardzo spadło znaczenie Dratiniego niestety. Tyranitar, Hariyama i resztę nie pamiętam,
Za wszystkie bardzo żałuję. No spoko. No spoko. Dominus, ale to dobrze, warto wiedzieć, że masz jakieś swoje ulubione poksy. Tyranitar i Haria, to są akurat bardzo fajne poksy i też dobre koksy, nie? Fajryt na automatach zawsze go farmiłem. Dokładnie, właśnie się na automatach zawsze farmiło Dratiniego i Porygona. Znaczy głównie Porygona, bo na przykład Porygon to był jedyny Pokémon, który można było w ogóle tylko i wyłącznie w ten sposób zdobyć. Natomiast Dratiniego w Fajerredzie i w ogóle w Gold, Silver i Crystal można było zdobyć jeszcze w tym miejscu, gdzie walczyło się z ostatnim liderem. Ostatni lider był liderem smoczym, wokoło siebie można było mnóstwo smoczych pokusów połapać, więc to nie było jeszcze takie ciężkie do zdobycia, żeby zdobyć tego Dratiniego, nie? Ja grałem niestety tylko w Fire-Red. To nie jest niestety, Fire-Red to jest świetna gra, to jest bodajże trzecia generacja poksów, tak mi się wydaje, bo później Headcode i Soul Silver to już jest czwarta generacja, z tego co się orientuję. I tak naprawdę grałeś w bardzo dobre gry. Fire-Red i Leaf Green to jest też tak naprawdę bardzo podobno do tych, które ja teraz gram, bo też opierają się o pierwszym regionie, czyli Kanto. Cześć May, siema siema. Pamiętajcie, że mamy już 7 regionów w poksach, już zapowiedziano 8. Jest Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Alola. Przed Alolą był jeszcze Kalos. I będziemy mieli teraz jeszcze region Galar i jeszcze region Unova jest. Tak więc tych regionów w poksach jest dużo. I Unova, dokładnie. Udało mi się chyba wszystkie wypowiedzieć. Więc najlepsze jest to, że najwięcej oczywiście regionów. Najwięcej gier, inaczej. Region, który pojawił się w największej ilości grach Pokémon, to jest właśnie Kanto. Potem jest Johto. Natomiast później jest chyba Hoenn. Później mamy Unovę razem z Alolą. No i dalej mamy Kalos oraz Sinnoh. Sinnoh, tak naprawdę bardzo dużo osób czeka na remake'a czwartej generacji. Czwarta generacja to były pierwsze Pokémony, które pojawiły się na DS-a, czyli to był Diament, Perła i Platyna. I to są gry Pokémon, które są jeszcze dosyć przystępne. Naprawdę dosyć przystępne. To są najstarsze gry Pokémon, które pojawiły się w takiej przystępności, wykorzystywały ekran DS-a, dwa ekrany tak naprawdę. Można jeszcze w nich, jeszcze jest ta opcja tych wymiany tych poksów wszystkich, czyli można między konsolami jeszcze robić wymianę. Natomiast bardzo dużo osób chciałoby, coraz więcej się o tym mówi w internecie, zwłaszcza na Reddicie, coraz więcej głosów pojawia się, że to powinien być, że tak jak na 3DS-a zrobili tylko remake Rubinu i Szafiru, tak? I pojawił się Omega Rubin i Alpha Szafir. No to pierwszym remake'em, który powinien się pojawić na Switch'a, to jest właśnie remake czwartej generacji, czyli remake Sinnoh, który jeszcze nigdy w życiu nie miał remake'a. Tam był Diament, Perła i Platyna, trzy gry wyszły, no i nigdzie poza tym nie było tego remake'a. Ta kraina ma najmniej gier Pokémon jak na razie, bo nawet Alola miała dwie gry, bo przecież był Sun Moon, potem Ultra Sun i Ultra Moon, które są no, formalnie traktowane jako kontynuacje, ale inne nowe gry. No i oczywiście jeszcze jest Kalos, które też miało tylko X, Y. Kalos moim zdaniem był strasznie niewykorzystanym regionem. Był regionem, w którym działo się bardzo dużo fajnych rzeczy. Moim zdaniem Kalos był bardzo ładnie zaprojektowanym i ciekawym w pomysły regionem, przy którym zabrakło czasu twórcom, żeby pokazać niektóre miejscówki. Ale Kalos miał w sobie strasznie fajny klimat i też brakuje mi, żeby był jednak jeszcze ten jeden, jakaś jedna gra lub jakiś jedyny remake w Kalos, nie? Ale no, ludzie najbardziej są tęsknieni za czwartą generacją, czyli za Hoenn. Ja już też dokładnie, ja chyba najmniej w ogóle pamiętam tą grę, nie? Natomiast Unova miała cztery gry aż, tak? Czyli miała ten remake, ponieważ właśnie był Black i White oraz później Black 2 i White 2, co oznacza, że wyszły tam cztery gry i jakby wróciliśmy później do regionu Unova, ponieważ Unova została tam unowocześniona, tam dostała kilka nowych miejscówek, więc dostała swoje jakby jeszcze 5 minut w formie tak zwanego właśnie tego remake'u, czy jak to tam można nazwać to, tak? No natomiast strasznie niewykorzystany Kalos, na które pewnie będziemy długo czekać, jeżeli jakikolwiek remake się pojawi.
No i strasznie dawno zapomniane Hoenn, które było ciekawym regionem. Trochę mało tam się działo, ale też było bardzo fajne, pamiętam. Natomiast ja nie ukrywam, że... Przepraszam, pomyliłem Hoenn z Sinnoh. Sinnoh było w czwartej generacji, natomiast Hoenn było właśnie w generacji trzeciej, która została zremake'owana poprzez Alpha Sapphire i Omega Rubin. I szczerze powiedziawszy, ja Hoenn bardzo lubiłem, trzecią generację. Bardzo mi się podobała. Dlaczego? Dlatego, że trzecia generacja była bardzo świeża. Ona wprowadziła te lasy deszczowe, ona wprowadziła podwodne pływanie, wprowadziła dużo fajnych miejscówek. Była stacja przecież kosmiczna. Tam się przecież dział Delta Epizod, jeden z ważniejszych i z fajniejszych epizodów, które w ogóle we wszystkich grach Pokémon się pojawiły. I moim zdaniem Hoenn był świetnym regionem i bardzo się ucieszyłem, kiedy zrobili jego remake i zrobili go dosyć porządnie. Nie tak najlepiej, jakbym chciał. Nie 10 na 10, ale myślę, że mocne 8 na pewno ta gra powinna dostać. No i szczerze powiedziawszy, to wydaje mi się, że też mogli wyciągnąć z tego regionu więcej, ale i tak wyciągnęli z niego dosyć dużo. Poland Ball, dokładnie, walczyliśmy z Poland Ballem. Walki z Palkią, Dialgą i Giratiną to nic. Nie no, walki z Palkią, Dialgą i Giratiną były fajne, ale to był tylko kawałek, nie? To było tylko bardzo chwilowe. Co jest przed Voltorbem? Voltorb jest pierwszy, a po Voltorbie jest Electrode. Voltorb ewoluuje właśnie w Electroda, nie? Więc widzieliśmy Electroda, czyli Poland Ball, a przed Electrodem jest Voltorb. A ja już tutaj byłem, walczyłem z nim. O, a tutaj mogę pozdrowić sobie przedmiot. Otwórzmy drzwi. No, tak więc... ściągnij sobie na Androida Pokédex. Jest taka opcja. Nie chciałem tego, przepraszam. Jest taka opcja, więc ściągnij sobie. Faktycznie, no. Faktycznie. Jest opcja Pokédexa, możesz sobie poczytać i poprzypominać te wszystkie poksy fajne. Dobra, lecimy dalej. Gdzie bym to zaraz? Już powoli jestem w tych pokojach, w których już byłem, więc już powoli większość chyba roketów jest ubita. Tak, tutaj już zdecydowanie byłem. Zejdźmy na dół. Tu się strasznie można zgubić łatwo. It's not good. On się ukrywa tutaj, o kurde, to powiem szczerze, że niezłą skrytkę ma. Naprawdę niezłą skrytkę. Dobra, zbierajmy wszystko. Czy tutaj jest jakaś jego danie? A ja jestem, a przynajmniej byłem Pokédexem z mojej klasy. No. Tylko zapomniałem się tyle rzeczy przez te 10 lat, no ale to jest zawsze świetna okazja, żeby sobie w każdej chwili poprzypominać to, co się pozapominało. Może tutaj? Czy przeteleportujmy? O, tu jakaś walka była? Nie. Nie było walki. Szczerze powiedziawszy, drop... To jest tak, że to się oczywiście, że zapomina. Ja na przykład bardzo mało kojarzę Pokémonów z piątej generacji i naprawdę, naprawdę bardzo mało je znam, bo ja ich po prostu nie lubię. I w ogóle miast i tego, co tam się działo w piątej generacji, praktycznie nie pamiętam. I to nie jest żadna ujma ani nic. Tylko to jest też tak, że jak grasz w jakąś grę Pokémon, no to od razu praktycznie po pewnym czasie od razu sobie to wszystko przypominasz albo uczysz się tych rzeczy, których nie wiedziałeś, bo tak jak wiemy, jest też coś takiego, że przy nowych grach no to trzeba na nowo wiele rzeczy jakby poznać, tak? Nowe poksy, nowe ataki działania, różne inne rzeczy, które tam się dzieją. Natomiast gry są już teraz tak przystępne, że moim zdaniem nie ma żadnego problemu, żeby się na nowo wdrożyć, nie? I poprzypominać sobie te wszystkie rzeczy. Tym bardziej, że mówię, jest mnóstwo świetnych aplikacji na Androida darmowych. Darmowe Pokédexy i darmowe wspomagacze, takie pomocnicze aplikacje właśnie do Pokémon Go, do Pokémon Let's Go i do wszystkich tych innych wcześniejszych Pokémonów. Tak naprawdę najlepszym przypominaczem jest właśnie granie w Pokémon Go, gdzie łapiesz te wszystkie boksy sobie po kolei, nie? I to ty też świetnie przypominasz sobie od razu
jak się tam grało, jak tam się działo. Znaczy nie tylko ty nie pamiętasz niektórych boksów z piątej generacji, no bo to są najgorsze boksy, nie? Piąta generacja jest najgorszą generacją Pokémonów. Więc nie ma co jej pamiętać tak naprawdę. No właśnie, Shiny Ipom złapany nie mej. W ogóle nie byłem jeszcze, nie prowadziłem jeszcze na miasto, wiesz? Więc jeszcze nie miałem możliwości złapania. To by się już udało? Dzień dobry, siema, Ender Dragonie. Oj, zapraszam na bitwę. Jest 70 Digimonów, to zdobycie wykrzyknik join, 90 sekund. Wy możecie zdobyć nie bitwa, tylko wykrzyknik join. To bot pisze bitwę. Natomiast Dominios, ty wpisujesz wykrzyknik join. Nie złapałaś jeszcze. Ja słyszałem, że bardzo ciężko je złapać, bo nie zwiększyła się ich szansa na złapanie, tylko po prostu jest ich więcej. Natomiast ubolewam, że tak strasznie dużo jest Mr. Mimo, który w Europie i tak już było dużo i teraz już jest po prostu takie zatrzęsienie, że nie ma co nawet chodzić. No, pokićkało ci się, no to się też zdarza. O. Bardzo ci dziękuję, Kaczor, za follow kolejny. Wyskoczył Squirtle i też podziękował ci bąbelkami. A ja już się powoli zgubiłem. Zauważcie, że już większość tych miejscówek byłem i teraz muszę gdzieś zejść, żeby zobaczyć gdzie dalej. Ja się zawsze gubię w tym miejscu, dlatego go nie cierpię. To jest tak jak napisałem na live, najgorsza miejscówka w Pokémonach. To jest właśnie to. Lek jest więcej, to w sumie szansa na Shiny mimochodem się też zwiększa. Tak, ale na przykład, May, powiem ci jedną ważną rzecz. Szansa na Shiny normalnie to jest około 1 do bodajże 800. Czyli teoretycznie po złapaniu 800 Pokémonów tego samego typu powinnaś znaleźć jednego Shiny. A przy zwiększonym Shiny Catch Dropie, Catch Rate, który jest na przykład przy Community Dayach, szansa na Shiny zmniejsza się do 1 do 250. Nie, właśnie nie 1 do 450. Okazuje się, że to jest 1 do około 700 przy większości Pokémonach, a 1 do 450 tylko chwilowo przy Pokémonach, które wychodzą jakby na nowo. Są jakby trzy rodzaje tego Catch Rate'u. Jest 1 do 200 bodajże 50, kiedy są Community Daye. 1 do 450, kiedy Niantic zapowiada nowego Shiny Pokemona i przez 2 dni on ma ten catch rate 1 do 450 i normalny catch rate wszystkich Shiny Pokemonów, które już istnieją, to jest około 1 do 750 albo 850, nie pamiętam, ale wiem, że to jest prawie 2 razy tyle niż to, co podałaś. I normalnie przy wyjściu Ipoma powinna być szansa 1 do 450, ponieważ Niantic zgodnie z tym zawsze jak wydaje nowego Pokemona, to catch rate się właśnie zmniejsza przez 2 dni. On jest około 2-3 dni jest szansa na to, żeby złapać Pokemona z szansą 1 do 450, a nie 1 do 750. Natomiast przy wypuszczeniu Ipoma, Shiny Ipoma, nie zmniejszyli tego catch rate'a i na Reddicie już jest mnóstwo informacji o tym, że strasznie ciężko jest znaleźć Shiny Ipoma i okazuje się, że jak były Shiny Diglety, to również ta szansa nie była zmniejszona. Czyli Niantic już drugi raz zrobił taką akcję, że wypuścił nowego Shiny Pokemona, ale nie zmniejszył, czyli w sumie nie zwiększył szansy na złapanie tego Shiny. Tak więc coś tutaj, że tak powiem, musi się dziać w tle. Być może Niantic stwierdził, że za dużo Shiny Pokemonów wypuszcza, ponieważ jakby nie patrzeć, tyle już jest tych Shiny Pokemonów wypuszczonych, że rzeczywiście szansa na złapanie Shiniaka jest dużo większa, jakiegokolwiek, bo kiedyś było tylko kilka Shiny, a wszystkie inne nigdy nawet nie były w formie Shiniaków. Teraz jest dużo łatwiej to zrobić, więc może Niantic powoli myśli o tym, żeby obniżać tą szansę na złapanie Shiny, bo i tak ludzie będą mieli więcej Shiny do złapania. Czy byłeś już w gymie elektrycznym? Gym elektryczny? Tak, byłem, ponieważ to był trzeci gym. Trzeci gym bodajże. Możemy wejść zobaczyć, bo ja tutaj mam w save'ie, od razu sobie zapiszałem. Proszę bardzo. Kamienny, wodny, elektryczny oraz roślinny. W tych gymach już byliśmy. Teraz walczymy w Silp Scope'ie z roketami właśnie. Czy ja to już walczyłem? Walczyłem. O, siostra Joy, ona mi uleczy boksy. Ja zamiast Diglety złapałem Shiny Swinuba. No właśnie, pamiętam, May, bo mówiłaś na live'ie. Natomiast ja nie złapałem Shiny Digleta. Nie udało mi się. I udało mi się złapać 2 razy Pikachu w tej czapeczce. Podobno też jest Shiny. Szansa na Shiny. Czy tu w tym łóżku coś jest? Tu coś jest chyba, bo Pikachu merda ogonkiem. Elixir. No, ja, mi się też niestety nie udało, ale wiesz, i tak możemy się cieszyć tym, że już ta szansa na Shiny się pojawia, nie? Że już jest szansa na to, że ten Shiny będzie, tylko trzeba próbować. Na przykład mi się udało kiedyś złapać tak po prostu zwykłego Shiny Natu i zwykłym Shiny Roselię, które już nie były boostowane, tylko normalnie wyskoczyły. Okazuje się, że mój Pokeball w ogóle złapał. To też było dla mnie w ogóle ekstra świetne.
A z tą czapeczką też mi to raz wyskoczyło i to za pierwszym zdjęciu dokładnie, ale powiem wam szczerze, że ten Pikachu z czapeczką zawsze wychodzi przy pierwszym zdjęciu raz dziennie. Więc zawsze jest tak, że jak robicie pierwsze zdjęcie dnia, to zawsze wam wyskoczy ten Pikachu z czapeczką. Więc tu na szczęście Niantic poszło po prostu do głowy i nie kazało, tak jak przy wyjściu tego malarza całego, który... Nie Stantrera, tylko tego innego, tego malującego, zapomniałem jak on się nazywa. To tam było tak, że trzeba było kilkanaście zdjęć nawet robić, ale niektórzy robili kilkaset i im nie wyskakiwał. To w tym wypadku wyskakuje od razu z pierwszym zdjęciem. Może wyskakiwać więcej razy dziennie, dokładnie. Może wyskakiwać, natomiast tylko pierwsze zdjęcie pozwoli ci na tym, że wyskoczy ci od razu. Później też ma szansę na wyskoczenie ci, ale ona też jest jakaś jeden do ileś tam. I wiem, że ludzie, niektórzy czaskali po 10-20 zdjęć im wyskakiwał, a niektórzy czaskali po 100 i nie wyskakiwał, więc to jest bardzo, bardzo losowo. Znowu bardzo losowo, nie? Kolejna rzecz bardzo losowa w poksach. Ale pierwsze zdjęcie dnia zawsze ci wyskoczy. Pikachu z czapeczką detektywa Pikachu. No i oczywiście wszyscy podają na szajniaki, nie? Też szajnie wyszło. 1 do chyba 750 właśnie jest szansa około. Niantic też nie podaje tej szansy nigdzie. I też jej nie idzie wyliczyć wzorem, bo jeszcze ludzie nie znają wzoru na tą szansę, tak jak na przykład jest wzór na do wszystkich innych gier Pokémon. Jest podany wzór, jak wyliczyć, jaka jest szansa na Shiny. Niantic tego nie podaje, ponieważ to jest serwerowo ustawione, a nikt jeszcze nie wkradł się na serwery Niantic, żeby to wyliczyć. Więc bardzo dużo rzeczy nie wiemy, właśnie przez to, że to jest wszystko ustalone serwerowo. Jest to wszystko online, nie? W sumie Shiny z tymi gadżetami są rzeczami od całej reszty dokładnie. Tylko jeden shiny z gadżetami nie jest rzadszy. Mianowicie Mei był kiedyś Community Day ze Squirtlami i Squirtle wyskakiwał w okularkach takich ciemnych, takich przeciwsłonecznych. I shiny Squirtle też wylatywały w okularkach przeciwsłonecznych i akurat one wylatywały w bardzo dużej ilości. I one są rzeczywiście dzisiaj jednymi z najczęstszych shiny. Nie jest niczym specjalnym, że właśnie wyleciało taki Squirtle z okularkami. Więc skoczył na Pikachu i dwa uciekły. No właśnie, one mogą też uciec, tak więc uważajcie. One mogą uciec i wtedy jest... Znowu trzeba się męczyć ze zdjęciami, nie? I siema Neandertal, o, też dawno cię nie było u mnie. Jak tam egzaminy, zajęcia, zaliczenia, studia, praca, wszystko, co tam masz? Jak ja nie mam, wtedy miałem roczną przerwę od poków, rozumiem. A ja właśnie wtedy zaczynałem na nowo grać w boksy i właśnie to był mój pierwszy Community Day po bardzo długiej przerwie. Chyba w ogóle pierwszy, bo ja też miałem bana i przez ponad rok też nie grałem w boksy. Tak więc... bardzo dużo się dzieje w Pokémon GO w końcu. Chociaż tak jak mówię, to nie jest jeszcze gra idealna. Ona jeszcze nie pozwala na wymiany ze wszystkimi na świecie, tak jak wszystkie gry Pokémon. Ubolewam, że trzeba się spotkać blisko. Wiadomo, że tak jest bardziej realnie, ale jakoś walczyć na odległość możemy, natomiast wymienić się blisko siebie nie możemy. Ogólnie fajnie w tej zawodówce za klasę mnie nie sta. Ale ty chyba stasz co, Neandertal? Dobrze by było, żebyś chociaż ty zdał, nie? Inaczej trochę taka lipa. No, mam nadzieję, że ty zdasz dokładnie. Nie rób mi tego. Zdaj. I jeszcze świadectwo z paskiem by było ekstra. Czego nie zdać zawodowego? No właśnie. Ja oczywiście się nie śmieję z osób, które chodzą do zawodówki, ale to jest też troszeczkę śmieszne, że nie udaje się zdać. Tak naprawdę szkoły, która nie jest trudna, nie? Liceum też nie jest super trudne. Ja chyba zdam. To znaczy chyba. Czy to znaczy, że jest opcja, na to, że możesz nie zdać? Nie wolno. Zakazuję. Mi brakło na teoretycznym jeden punkt. Co ty gadasz, Mei? Oj, to współczuję. Ale ja słyszałem, że te teoretyczne egzaminy w zawodówce są ostatnio strasznie trudne. I zupełnie inaczej się je zalicza niż te w liceach. Ale może się mylę. Bo jakby nie patrzeć, to też taka trochę matura jest, nie? Już się zgubiłem. Już jestem w tym samym pomieszczeniu, w którym już byłem. Ja mam 15% frekwencji i zdam. No to jest już w ogóle dopiero dobrze, drop. To już w ogóle gratulacje, że przy takiej frekwencji nie ma żadnego problemu, żeby zdać, nie? Ale no, jak wiadomo, są różni ludzie i różne sposoby zdawania egzaminów. Tu jest jeszcze Pokeball, proszę bardzo. Ja wiem, jak to z tymi zawodowymi teraz, bo to się pozmieniało. No właśnie, ja wiem, że też się pozmieniało to. Ja nie pamiętam, jak to było, bo ja do zawodówki nie chodziłem.
Natomiast jak ja chodziłem do liceum, to zawodówka była rzeczywiście inaczej traktowana. O, tu nie byłem jeszcze. Ale jednak dyrektorka inaczej do tego podchodzi. Czyli co? Zdasz, ale dyrektorka miała jakieś wąty tam do ciebie? No, moja klasa jest po prostu genitalialna. Wplotłeś świetnie wyraz genitalia w genialny. Naprawdę podziwiam kunszt wplecenia i zmieszania dwóch wyrazów ze sobą. Można, można. Genitalialna, true. No. Widzisz, jaki jestem mądry? Oka pracuje. Dobrze. Czy my tu już walczyliśmy ze wszystkim? Nie. Chyba nie. Tu pójdziemy później. Nie, dyrektorka jest spoko, ale ma mało ocen. No ale wiesz, ale oceny oceniają cię raczej pozytywnie, nie? Szkoda, całe życie na czerwonych paskach. No widzisz, nie można być całe życie na czerwonych paskach. Ja chodziłem do technikum i egzamin, to było tak, że trzeba mieć zaliczone zawodowe i podchodzić do technicznego i to dwa egzaminy w czerwcu. No czyli taką maturę jakbyś przechodziła, nie? Punkty, nie ma już punktów na Undertal. Chyba jesteśmy gdzieś przy końcu. Teraz po prostu nie mam kiedy się uczyć. No ja wiem, że nie masz kiedy się uczyć. Archer, królewskie dziecko przyszło. No widzisz, mówiłem, nie ma już punktu, są teraz Digimony. It's right up ahead. Pewnie, że się ukryła w tym budynku. Nanderta, teraz zbieramy Digimony. Oj, bitwa jest, zapraszam do bitwy, wykrzyknik join. Właśnie 40 Digimonów jest do zdobycia. Dobra, walczymy z Archerem. Zapraszam na bitewkę, wykrzyknik join. Aha, ja muszę bić bossa. Dobra, no to zapiszmy, bo jesteśmy przed bossem. A zapiszmy sobie grę. Tak podobno mi mówi właśnie Speedy, że jesteśmy przed bossem, więc no idźmy. Coś już tutaj łazi. Jeszcze pewnie będę tutaj walczyć z Jesse i Jamesem, nie? Rekwa zaś praktycznie zabój zaledwie 75 albo 80%. Łe, no to ładnie. Tak jest, walczymy jeszcze z Jesse i Jamesem. Dawać. Arbok, Weezy, standard. A ja wyskoczę z Pikachu i z Blastoise'em. Tak jest. To spróbujmy Tundera użyć. Czy tam Tundera. Nie chce mi się wymyśleć. A tutaj użyjmy... No dobra, Bubble Beam'a. Ja miałem śmieszną sytuację u siebie w technikum. Dajesz. Wszyscy lubią śmieszne sytuacje z technikum. No i Weezing padnie hita. Pięknie. Natomiast Arbok nie padnie, bo mam słaby wodny atak. Z tego co wiem. O Jezu, ledwo pół życia mu zabrało, tylko panie. Jestem sparaliżowany. Och noes. To zróbmy zipi zapa. No, i koniec. Krytyk. O, jeszcze level dostał. Teraz jest 38, nieźle. Porównanie do Hermiony, która ma 52. 4 level różnice, to jest też duża różnica. Pisałem rok temu egzamin teoretyczny i praktyczny, no i teorii miałem chyba na 96, a praktyki nie zdałem 68. Tylko dlatego, że na indywidualnych nie przerobiałem impozycji. Co to jest impozycja? Kto gra w Pokémon Go, ma tu mój kod. O, proszę bardzo, jak wejdziecie na stronę o mnie na dole, to tam jest też mój kod do Pokémon Go. Możecie mnie też dodać do znajomych. I ci, którzy mają Nintendo Switcha, mogą mnie też dodać do znajomych na Nintendo Switchu. A dlatego nie poszedłem na poprawkę, nie umiem chodzić. A bo nie umiałeś chodzić, to nie poszedłeś na poprawkę. To tak trochę słabo. Niestety, no ale... Completely exasperated. Zdążę zrobić minę Pikacza?
zdążyłem. Gratulacje Neandertalu, 40 Digimonów dla ciebie. Ja tutaj będę walczyć z dyrektorem. The Director. To w takim razie weźmy sobie... leczmy trochę poksów. Medicine. I weźmy, zajmijmy się tym, żeby te poksy uleczyć, czyli... Na pewno Paralyze Heal. Bo niego jest sparaliżowany. I w sumie co? Jakiegoś potiona mam? To nie będziemy cytować. Ty, dlaczego suwak usunąłeś? Dlatego, że robiłem porządki w dźwiękach. No dawno cię nie było, więc suwak na razie wyłączyłem. W ogóle było przez pewien czas dźwięki wszystkie były wyłączone na grę w poksach, ponieważ robię zapis na YouTubie, na YouTubie dla YouTuba. Więc dźwięki były powyłączane przez pewien czas. Muszę zrobić porządek w dźwiękach. Tak samo jest nowy porządek w powiadomieniach porobiony, więc jeżeli klikniecie follow, do czego bardzo serdecznie wszystkich widzów zapraszam, jeżeli jeszcze nie kliknęliście follow, to pojawią się nowe powiadomienia. Tak samo jeżeli zasubujecie lub wrzucicie jakieś bitsy, wtedy też powiadomienia się pojawią. Tak więc zapraszam do sprawdzenia, jak wyglądają nowe powiadomienia. Ale będziemy walczyli z Giovannim. Giovanny. Patrzcie, jaką mordę złą. Zrobię mu screena złej mordy. O, i tej też. Ustawię sobie później nowe awatary na Discordzie. Mam teraz awatar na Discordzie właśnie z Giovannim. O, walka. A Wupi, który masz level Pokémon Go? 38. Ja lecę spać. Jeszcze dobrze, Neandertal, to trzymaj się. Dzięki wielkie za to, że wpadłeś chociaż na chwilkę. Natomiast wracając jeszcze raz, Ender Dragon, do twojego pytania. 38 level mam w poksach, dopiero co zdobyty w zeszłym tygodniu. Więc jeszcze długa droga przede mną na temat tego, żeby zdobyć wyższy level. I tu bym sobie skina zrobił. O. Dobrze. To był Kika. Jestem tu fake outem, no dobra. A flinchet, fake out czasami flinchuje. Bo chyba nie zawsze, nie? Dobra, Persian padnie. Wszyscy tak spadł tylko? Rhyhorn. Zmienimy na Blastoise'a. Idź Hermena, uciekaj. Blastoise, tak jest. Rhyhorn. A ja zaraz kicam sobie na rajda w Pokémon Go, bo ekipa się zgadza na gym, a 5 minut do domku. Łe, no to ekstra, to życzę udanego złapania, znaczy udanego ubicia rajda i złapania tego poksa, z którym będziecie walczyć. Coś podejrzewam, że to jest pewnie Uixi, albo Mesprit, albo Azelf, bo są teraz w rajdach. W rajdach jest jeszcze Deoxys, ale pewnie to są X-Ride Passy, więc nie. Azelf jest w Polsce, wiem. Wiem, że Azelf jest w Polsce. Natomiast nie wiesz jeszcze, na jakiego rajdzika pewnie pójdziesz, czy na Azelfa właśnie. Bo chyba jest jeszcze Groudon u nas teraz dostępny. Tak mi się wydaje, że jeszcze powinien być. Chyba jeszcze kilka dni. A za dwa tygodnie, w następną sobotę, chyba mamy już Torchika, tak? Właśnie dobrze przypomnieć, iż mam X-Ride Passa, a widzisz? No ja właśnie nie dostałem X-Ride Passa. Polewam. Ten dig był dobry, tylko trochę długo trwa, no ale dobra. Zawalczmy digiem. Ty dostałeś niedzielę, ja nie dostałem niestety. Ja zawsze dostaję z tą większością Polaków, którzy dostają. Czyli jak ty dostałaś, to z reguły ja się też łapię od razu na te pasy. Tylko że ja bardzo mało rajduję. Ja naprawdę, ja robię 3 rajdy w miesiącu, może nawet mniej, może nawet 2. Autentycznie, bardzo rzadko jestem na rajdach dostępnych. Mamy tutaj niestety sobą ekipę u mnie do rajdów. Ja, ty jednego ekstra rajda zrobiłaś? Ja zrobiłem 2 w swoim życiu. Jeden był na Mewtwo, którego nie złapałem, a drugi był na Deoxysa formę atak, którą złapałem wtedy. I miałem jeszcze zaproszenie na trzeciego rajda, ale niestety nie było mnie w ogóle w Poznaniu, żeby ten rajd zrobić, więc... Niestety. We'll meet again. No i poszedł sobie. I ja teraz dostanę Master Balla i ubiliśmy wszystkich roketów, tak?
A ja zapytam Doksa obecną jego formę. Teraz jest defense forma chyba, nie? Taki napakowany Doksys. Pika. Teraz powinniśmy dostać Master Balla. No i dostaliśmy Master Balla, proszę bardzo. Okej. No i tutaj robimy sobie kolejne zdjęcie. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj jest Moltres dostępny. Bardzo ładne te grafiki rysują tych wszystkich, te wszystkie obrazy. Bardzo dużo tutaj jest bardzo ładnych grafik. To supi. No właśnie, dziękuję bardzo w ogóle za informację też o tych X-Ride pasach. Ja muszę sobie też posprawdzać, kiedy tam jakieś fajne będą. A teraz zobaczmy, czy ja tutaj dostanę jeszcze tego Porygona, który gdzieś tutaj ktoś trzymał. Może uda się go gdzieś tutaj odebrać. Musiałem połazić jeszcze, na którym jestem piętrze tutaj teraz. Trzecie, to lećmy do góry, bo tu gdzieś miał Porygona ktoś i on pewnie go chce oddać mi. Mogę się założyć. Tu nie, ale to wiem, że to gdzieś po tej stronie było, więc połaźmy jeszcze tylko po tych piętrach i zdobądźmy go. Tu już go nie ma, ale to też był gdzieś właśnie w takim pokoju. Ale roketów już nie ma, bo się muzyka zmieniła i zajęło to nam godzinę. Tak więc zobaczcie, udało się. Ale ogólnie też tyle się pojawia, bo Bulbasaurów dlatego, że za jakiegoś się nie bym się nie pogniewała. Ja mam dokładnie to samo. Właśnie bardzo się cieszę, że Psyduck'i się pojawiają i Bulbasaury i pojawiają się Charmandery również. I pojawia się przecież też Florion. Tutaj nie byłem. Wow. Tak, udało mi się. Tak więc bardzo dużo pojawia się fajnych poksów, które w sumie rzadko były dostępne ostatnimi czasy. Więc to jest też super, nie? Tak, Florion wtedy już złapałem. Ja na przykład bardzo mało. Ja złapałem tylko Szupety i właśnie Mr. Mime, bo ja niestety przez ten czas, kiedy są teraz te specjalne Pokémony, praktycznie nie wychodziłem z domu oprócz do roboty. Nie wiem niestety kiedy. Więc troszeczkę odpuściłem to łapanie. Ale nadrobię to. Muszę zacząć, do kiedy jest jeszcze ten event. Zaraz zobaczę sobie na stronie. Bo wydaje mi się, że on jeszcze trochę dni będzie trwał. Więc wtedy sobie na pewno pozdobywam te wszystkie ważne poksy. Słuchajcie, Detective Pikachu event kończy się za 8 dni. Co znaczy, że jeszcze spokojnie cały tydzień na pewno coś fajnego złapię. Więc akurat o to się nie martwię, bo jeszcze będzie szansa na złapanie fajnych poksów. Ale taki był Zong, jak to mi zadanko wskoczyłoby go złapać, tak on what the fuck, on jest dostępny. No dokładnie, bardzo dużo osób miało właśnie taki wielki what the fuck, że ten Pokémon jest dostępny teraz, nie? Bardzo dużo, ale no okazuje się, że jest i że nawet nie jest taki strasznie ciężki do złapania. Najlepsze jest to, że ten Pikachu z tą czapeczką jest dosyć ciężki do złapania, a wszystkie inne Pokémony można złapać praktycznie łatwo. Wiadomo, że one mogą też pouciekać jak to poksy, nie? No ale... ale jest dużo łatwiej je złapać niż właśnie tego detektywa Pikachu, który okazuje się, że ma dosyć czerwone to kółeczko takie do łapania, nie? O, Flamethrower, bardzo dobrze, zaraz będziemy uczyli tego. Będziemy uczyli Charizarda i może Blastoise jakichś nowych ataków. Tak samo jak gra wychodziła i były wszystkie ewolucje Eevee. Właśnie tak, na początku w ogóle było bardzo dużo różnych i ewolucji i w ogóle dużo było poków ewolucyjnych, a nie tylko Eeveelucji, nie? I to było fajne, bo można było nałapać dużo fajnych poksów, które nie trzeba było na nich zbierać cukierki. Nawet Gyarados'y były, z tego co pamiętam. Natomiast później oni to zmienili. Gdzieś czytałem informację, notkę taką, że na nowo mają się pojawiać poksy ewolucyjne, że ma być więcej poksów ewolucyjnych i być może Florion to jest właśnie ten taki dobry start, że może będzie ich rzeczywiście coraz więcej w niedalekiej przyszłości. Zobaczymy, no ja liczę na to, że trochę tam będzie można, nawet kosztem tego, że trudniej je będzie złapać, więcej będzie męczarni, ale będą bardziej dostępne. Bo zauważcie, że w Pokémon Go jest coraz więcej Pokémonów. Naprawdę coraz więcej Pokémonów. Teraz jesteśmy na etapie dotowania Pokémonów z czwartej generacji, nie? Więc zauważcie, że to już jest 400 poksów mniej więcej.
I nowa osoba, która zaczyna grać, bo się zaczęła wkręcać dopiero teraz, nie ma wcale łatwego zadania, bo przecież wiele poksów to są poksy jakieś regionalne, poksy z zadań, jak na przykład Celebi, gdzie trzeba naprawdę bardzo rygorystyczne warunki spełnić, żeby móc złapać Celebiego i Mew oraz Meltana tak naprawdę. Nie jest lekko, nie? Dla tych wszystkich nowych graczy. Niantic musi coraz bardziej wziąć pod uwagę to, że nowi gracze będą mieli ciężko na starcie w Pokémon GO. Dziękuję bardzo Dragonie za 672 złapanego poksa. Starczy wpisać wykrzyknik Pokémon, kosztuje to 5 Digimonów i można dorzucić mi poksa tam do góry. Jest lista. I tak samo możecie głosować, czy wolicie grać na padzie, czy na klawiaturze i na myszce. Wykrzyknik pad lub wykrzyknik klaw mysz. I można dorzucić swój głos do tygodniowego głosowania, którego wyniki poznamy w niedzielę. I można głosować tylko na live raz na 10 minut. I Ender Dragon zagłosował na pady. I co, gdzie jest ten, co miał tego Porygona? Special X Special Attack, no dobrze. Chyba uciekł ten z tym, ale wydawało mi się, że on go gdzieś dawał. Właśnie muszę wyjść. Tylko skąd masz taką emotkę, Ender Dragonie? Zajebista jest. Twitch Ride, o. Ej, tu jest chyba gdzieś ten koleś, nie? That Archer Guide made a run. A mój kolega ma Mew, o. Też mam Mew. I mam dwa Mewtwo. Everything's back to normal. Cztery odznaki mam już, he. Dobrze. A czy to jest ten koleś, który mi do tego Porygona w końcu? Nie. Myślałem, że tu gdzieś będzie ten koleś. A tu? Co to za koleś? I saw him. Spox. Tu jest ten koleś. Oddawaj Porygona. Dostałem Porygona. Widzisz, drop? Jednak nie uciekł. Uciekł gdzieś daleko. No i można zdobyć Porygona, proszę bardzo. Jej! Porygon. No i jest. Do torby. Leśmy teraz poksy. Ja na przykład, nie wiem czy wiecie, mam Pokemona w Pokémon GO, który się nazywa... który jest takim Pokemonem wyskakującym jakby z takiego kamienia. Tylko on się nie nazywa LGM, tylko... Oj, zapomniałem. Ale wiem, że też na niego był quest i on był w Halloween do zrobienia. Zapomniałem, jak on się nazywa. Ale jego też nie idzie złapać. No nic, może sobie przypomnę następnym razem. Dobrze, udało się zrobić najgorszą część. Moim zdaniem to była najgorsza część w tych poksach. Czyli ubicie Team Rocket w Silp Company. Teraz sobie wrócimy do... Fuchsia. Do Fuchsia City. I wróćmy tam wcześniej do walk z trenerami, ponieważ tam ominęliśmy troszeczkę walk tutaj przed wejściem do tego miasta, więc chciałbym to zrobić, póki jeszcze o tym pamiętam, bo jakby nie patrzeć, to jest czekające na mnie doświadczenie, pieniądze i pokebole. Dokładnie tutaj, więc zróbmy to i po drodze coś połapmy, jeżeli będzie coś wartego łapania. No, ale tutaj większość trenerów na tej drodze po linii prostej zostało nieruszonych przeze mnie, więc dobrym motywem jest to, żeby zająć się nimi. A ja mam z Legend Moltresa Lugię, dwa lodowe gówno, czyli Regi, Ice i Dialgę. Ja w Pokémon GO mam cały pierwszy Pokédex z pierwszej generacji zrobiony i mam z drugiej generacji legendy mam... Znaczy, mam legendę Articuno, Moltres, Zapdos, Mew, Mewtwo. Z drugiej generacji mam Hoha i Lugię i Celebiego. I mam wszystkie legendarne psy i wszystkie regi, oprócz regi Gigasa, który chyba jeszcze nie wyszedł. Ja cały czas w Pokémon GO poluję na Unowna, którego jeszcze nigdy w życiu dziko nie widziałem. Widziałem tylko w jednym gymie.
nad morzem kiedyś. To jest jedyny raz, kiedy mi się pokazał Unown. I nigdy w życiu nie widziałem Unowna żadnego. Bardzo, bardzo bym chciał zdobyć. Ja strasznie lubię Unowny, ja wszystkie będę łapał. Unowna widziałem na dziko, ale mi zwiał na takim zadupiu. Ja słyszałem, że Unowny to są strasznie rzadkie pokemony i jest szansa, tak jak na Shiny 1 do 750, żeby się Unown pokazał gdziekolwiek. Tylko że najwięcej Unownów pokazuje się oczywiście tylko i w momencie, w miejscach, kiedy są te eventy, takie jak na przykład w Niemczech, tam w Dortmundzie, czy tam różne safari, które Pokémon Go i Niantic organizują. Natomiast jeszcze nigdy w życiu nie widziałem chyba tylko jedną osobę z moich znajomych, jedną osobę, która miała Unowna w ogóle. Oj, dwa głosy na Kevotera i na myszkę. On jest w wersji Shiny. Nie mam pojęcia, chyba jeszcze nie ma Unowna w wersji Shiny. Szczerze. Wydaje mi się, że jeszcze nie wrzucili. Unown jest ogólnie, z tego co czytałem na Reddicie, to Unown jest rzadszym Pokemonem niż legendy aktualne do zdobycia. Jest rzadszym Pokemonem, dużo mniej jest Unowna. On jest jeszcze bardziej regionalny niż te wszystkie regionalne Pokemony, ponieważ on się pojawia tylko w konkretnych miejscach, w konkretnych eventach. A żeby go tak po prostu złapać i zobaczyć, to jest praktycznie niemożliwe. To nawet na Shiny jest większa szansa niż na Unowna. To legendy na rajdach są. Legendy na rajdach mają szansę bycia Shiny, dokładnie. I najlepsze jest to, że jeżeli jest legenda w wersji Shiny, to ma 95% catch rate'a. Okazuje się, że to nie jest tak, że ma 100% catch rate'a, jak jeszcze niedawno myślano. Coraz więcej informacji na Reddicie pojawia się, że on może wyskoczyć jednak z Pokébola. Z tego tam jest wtedy Premier Ball chyba, nie? Ale Shiny, legendy na rajdach jak najbardziej są dostępne. Nigdy mi się jeszcze nie udało. Natomiast byłem na rajdach Latiosa, tego niebieskiego, ze znajomym ode mnie z mojej miejscowości. I on złapał Shiny, czyli zielonego. Złapał ku mojej zazdrości. Udało mu się ku mojej zazdrości i moim gratulacjom. No fajnie, fajnie. Fajnie, ładnie w ogóle wygląda ten zielony Latias albo Latios. Ja zawsze mylę, to jest tylko jedna literka różnicy i różnica w kolorze. Ale tak to no to jest w każdym razie. Ubiliśmy kolejnego Punka. Lećmy teraz tutaj. Ernest, o kurde, punk guy znowu. Mój po prostu, co się dzieje w ogóle na dworze? Jakieś postukiwanie, uderzenie, jakieś dziwne rzeczy się dzieją, naprawdę. Dobra, wkurzona świnia, Primeape. Walniemy go z Thunderbolta. No i nie ma. No i nie ma. I mógł. Dobra, walczmy tym. O, dziękuję za kolejnego Pokémona. 673 Pokémon. Już dosyć dużo się tego napało. Jak więc ładnie. Ładnie, ładnie. Łe, no nie ubiję. Na hita. Toxic, będę zatruty teraz. No dobra. Może się uleczy zatrucie. Pikachu ma czasami taką opcję, że się... O, dokładnie, tak jak teraz. Że się sam odtruwa, żebym nie był zmartwiony. Ale to musi mnie bardzo Pikachu lubić. Wtedy jest ta największa szansa na to, żeby się odtruł sam. No i udało się. Kolejny ubity. Cóż my tu jeszcze mamy? Jeszcze walka z Tom, dobra. Tam jeszcze walka na górze z tymi pankami jest. Ta, ale powoli idzie, o Jezus. Pad. I głos na pad zaliczyło? Nie zaliczyło ci głos na pad. Musiałeś niedawno głosować, jeszcze nie musiało. Mogło nie minąć 10 minut od poprzedniego głosowania najwyraźniej. Raz na 10 minut można głosować na pady albo na klawmysz, czyli klawiaturę i myszkę. Że tak powiem, połączenie głosów. Dobra, jak i tam, to w takim razie udanego rajdu ci życzę i zapraszam oczywiście na przyszłe moje live'iki. Pochwal się później, co udało ci się złapać. No i oczywiście życzę powodzenia w łapaniu Shiny, nie? Wykrzyknik papa, komenda pożegnalna, zapraszam do korzystania.
Jest taka fajna, pożegnalna komenda ze wszystkimi, ale również z streamerem. Tak więc polecam, ludzie zapominają albo już wyłączają, już się nie zdążą pożegnać, ale jest, jest taka możliwość. Amej. No dokładnie. Sandslash, zmienimy w takim razie na wodnego, ponieważ mamy tutaj do czynienia teraz z roślinnym, nie z roślinnym, tylko z ziemnym. Chyba, że to będzie alański Sandslash. To też nie wiadomo. Nie, jednak zwykły. Na szczęście zwykły, ponieważ alański jest lodowy i wtedy lepiej by było wybrać ognistego Pokemona, który znowuż by był zły na tego ziemnego. Więc niezłe może być zaskoczenie zawsze przy walce. Tym bardziej, że przeciwnik nie mówi, że wybiera alańskiego Sandslasha, tylko mówi po prostu, że wybiera Sandslasha. I teraz myślimy, co to może być za Sandslash, nie? Więc różnie to może być. I kolejny raz Pikachu. No i... Dobra, Zipizapem spróbujmy, może padnie. Ten Zipizap jest dosyć słabym atakiem. Ma bardzo dużo hitpointów. Znaczy tych powerpointów, bo to są PP, a nie HP. HP to jest moje życie przecież. Okej, okay, no i ubita. Dobra, dajmy jeszcze Tom. To jest pewnie koleś, który ma poksy. Donald. On ma na imię Donald. Tak jak mówiłem, ma poksy. To walczmy. No, Zippy Zap powinien ubić. Piro padnięty. No i Pidgeota też ubijemy. Pokaż Thunder? Dobrze, oczywiście. Thunder, Thunder był używany wcześniej już przeze mnie, ale proszę bardzo, tak wygląda Thunder. Najpierw Quick Attack, no dobra. I uwaga, tak wygląda Thunder. No i zadaje dużo więcej, ale ma szansę nie zadziałać. W sensie, że ma szansę, żeby się nie udać. Ale działa, proszę bardzo, pokazałem. I nawet jeszcze level dostał Charizard. Proszę bardzo, Enter Dragon. Why do I lose? Ekstaza, odrób się, ekstaza. Mam wrażenie, takie dziwne wrażenie, że wy możecie się znać. Dzień dobry. No teraz patrząc na godzinę, to już bardziej i taki dobry wieczór, ale no, ale może i dzień dobry. Jak wy śpicie na przykład tak długo na co dzień, no to... to może być i dzień dobry. Dobra, ubijmy jeszcze... Punk Gaia. A jest taki atak co Pokemon wybucha? Tak, nazywa się chyba Explosion albo Self-Destruct. Jeden chyba uczy się Geodude, Graveler albo Golem, a drugi właśnie Voltorb i Electrode. I dokładnie. I właśnie wcześniej jak walczyłem z Rocketami, to właśnie jeden Voltorb czy tam Electrode użył Self-Destructa właśnie. I rzeczywiście się ubija, nie? I zadaje potężne obrażenia, ale nie ubił wtedy mojego Pikacza. A dokładnie, jest, jest taki atak oczywiście. Jest też taki atak, który nigdy nie pudłuje. Natomiast nazywa się Swift, ale zadaje średnie obrażenia. Mam do ciebie pytanie, jakie ma przemiany Eevee wszystkie? Eevee aktualnie ma... nie wiem, może 7? Może 7. Jest fajna grafika, która pokazuje ewolucję. Proszę bardzo, zarzucam ci artykuł na Bulbapedii odnośnie ewolucji. Ponieważ tak jest najlepiej. Proszę bardzo, mamy Jolteona, Vaporeona, Espeona, Glaceona, Sylveona, Leafeona, Umbreona i Floriona. 3, 6, 8. 8 ewolucji. Wydaje mi się, że może być 9 teraz w kolejnej generacji, bo raz na dwie co dwie generacje średnio dodają nową ewolucję. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby była niedługo kolejna. Pamiętam, że był OP. A jest jakiś mega dobry atak, taki najlepszy czy coś? No tak, najlepsze ataki to są...
Ataki z podstawowych żywiołów, czyli na przykład hydropompa, flamethrower, thunder właśnie jest też najlepszym atakiem. Potem jest jeszcze Giga Drain, który bardzo silne obrażenia zadaje i jeszcze potrafi cię uleczyć. Jest jeszcze Dragon Rage, który jest też świetnym atakiem, i Hyper Beam, który jest bardzo, bardzo silnym atakiem, ale wymaga, żeby po ataku się jeszcze Pokémon naładował. Ja na chwilkę, a okej, okay, Andy, tylko nie, trzymaj się. No, Giga Drain to jest właśnie ten kosmos, ten kosmiczny taki atak, który po prostu zabiera ogromną ilość życia i po prostu tak strasznie krytycznie ten atak wygląda, tak więc jest oczywiście. No ale... no jest bardzo dużo tych różnych ataków. Które są ekstra silne. Praktycznie każdy typ ma jeden, każdy z typów ma jeden taki ekstra silny atak, który wręcz koksa wszystko, nie? To się go dostaje po wygraniu jakimś masterem, nie? Nie, po wygraniu z masterem nie dostaje się ataków. Ataki najczęściej najsilniejsze dostaje się z levelem, jeżeli masz najsilniejszego boksa, albo czasami TM-y, czyli te ataki na płytkach, których można nauczyć Pokemona, to właśnie posiadają też te najsilniejsze ataki. Ja mam na przykład Flamethrowera, którego trzeba Charizarda nauczyć, natomiast Hydropompę, najsilniejszy atak Blastoise'a, on się uczy chyba na 50 którymś levelu, tak mi się wydaje. Więc różnie to jest, ale raczej po wygraniu z masterami nie, dostaje się tylko jakieś różne przedmioty. Chociaż może jeden master dawał Giga Drain, wiesz co? Teraz tak jak o tym myślę, bo wiem, że jeden master dawał jakiegoś TM-a, ale nie pamiętam, czy to był Giga Drain. Może to był Giga Drain. No jest to skomplikowane, ale nie może być za proste, bo wiadomo, że to jest RPG, nie? Więc tutaj też chodzi o to, że jeżeli chcesz zrobić coś konkretnego i fajnego, musisz się troszeczkę natrudzić, nie? Z roślinnymi poksami chyba, no właśnie może tak być. Wiem, że gym leaderzy dają raczej średnie ataki, bo oni po walce oprócz odznaki właśnie dają atak, z którego korzystali. Raczej nie są takie super silne ataki, niektóre są niezłe, a niektóre są takie, że nawet palcem nie ma co tykać. Ale nawet możesz silne ataki kupić za chyba właśnie ileś tam tysięcy były w sklepie tym właśnie, którym byliśmy wcześniej, ten największy Pokemart. Tam można też kupić bardzo silne ataki i wiem, że silne ataki też można było wygrać właśnie w slotsach, jak się bawiłeś. Oprócz tego, że mogłeś przecież Pokemona wybrać, to mogłeś wybrać niektóre przedmioty i niektóre ataki. I wiem, że to tam też było. Natomiast... oczywiście, że gdzieś jest lista w internecie tych wszystkich ataków, jakie zdobyć. Jest oczywiście mnóstwo statystyk. Bardzo mocno drop polecam, naprawdę, Pokédexa na Androida. Ściągnij sobie aplikację Datadex się nazywa. Tam jest nie tylko Pokédex, ale też encyklopedia dotycząca ataków i przedmiotów i TM-ów wszystkich. Bardzo dużo fajnych informacji w przystępnej formie ze statystykami, cyferkami tam jest. Naprawdę... ja oczywiście zapraszam do zadawania pytań, nie? Żeby nie było, ale wiem, że tam ta encyklopedia odpowiedzi w 100%, ponieważ ja nie jestem pewny, a tam to jest pewne. Pobrałeś. Polecam naprawdę aplikację Datadex, ja z niej korzystam. Ona ma rozdzielone też Pokédexy w zależności od tego, w jakie Pokémony grasz, bo wiadomo, że każde Pokémony mają i inne Pokémony i dodatkowo jeszcze inne itemy oraz inne TM-y i inne ataki. I Datadex każe ci na początku wybrać, w jaką grę aktualnie grasz, i dopiero później pokazuje ci te wszystkie Pokémony i wszystkie ataki, które są właśnie pod ten jakby, pod tą jakby grę, więc to jest ekstra, nie? Jest Dex ruchów na przykład, który też pokazuje te wszystkie ataki i można je sobie sortować poprzez moc, poprzez rodzaj typów i poprzez różne rzeczy. Na przykład pokazuje, że na przykład Aeroblast, latający atak, jest bardzo silny, ma moc 100, albo na przykład Buddy Bat, który jest mrocznym atakiem, Break Blast, Belch, który jest atakiem Poison. Ciekawe, kto może się nauczyć tego ataku? Pokémon, który uczy się tego ruchu. Ekans albo Grimer, Alański Grimer, wszystkie te trujące. I ten Pokédex jest o tyle świetny, że dzięki temu właśnie możesz od razu zobaczyć, przystosować sobie jakby grę pod siebie też, nie? I co, pokonałem tego najsilniejszego. Weźmy tego Pokébola jeszcze. I Nugget. Bardzo dobrze. Ok, zapiszmy sobie grę. Na ten moment będziemy kończyli poksy. To już są 2 godziny live'ika. Idealny czas, że tak powiem, zrobić sobie przerwę, ponieważ to będzie film na YouTubie później. Nie wiem, czy to mnie, ale cię tnie. Wiesz co?
No nie wiem, musiałby jeszcze ktoś mi inny powiedzieć. Jak na razie żadnej klatki nie skupiłem. Możliwe, że coś się dzieje. Czasami ludzie mówią, że tnie, ale dropowi się nic nie tnie. Ja z tego co widzę nie powinno być też żadnych problemów. Ale wiadomo, no to jest Twitch, nie? To jest Twitch i to jest internet. Słuchajcie, następnym razem ubijemy sobie resztę tych terenerów tutaj. To mi na pewno burza idzie. No, jeżeli masz internet radiowy, to z reguły najlepszym sposobem na dostanie informacji, czy idzie burza, czy nie, to jest właśnie posiadanie internetu radiowego i jeżeli zaczyna przerywać, to znaczy, że może się zbliżać burza. Zapiszmy sobie jeszcze raz tutaj i na ten moment będziemy kończyć. Idealny moment, żeby zapisać sobie tego live'a i zrobić sobie ten dwugodzinny film. Na YouTubie też będzie kolejny film z poksów. Tak więc bardzo Wam dziękuję za dzisiejszego live'a. Jeszcze zostaje Wam bitwa na sam koniec. O, proszę bardzo, jest do zdobycia 70 Digimonów. Wystarczy pisać wykrzyknik join. No dobra, złapmy go jeszcze. Niech mu będzie. Rzućmy sobie. Dzisiaj w ogóle nie łapałem żadnego poksa, nie? Ani razu nie rzucałem, były tylko walki. Cały dzień walk, całe 2 godziny walk były dzisiaj. I tyle. No i złapał się. Bardzo dobrze. No i zobaczymy się jutro. Jutro jest piątek, piąteczek, piątunio. Nareszcie. Zobaczymy się jutro, ale jutro nie wiem, co będziemy grali. Jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, co mi się będzie chciało. Dzisiaj mi się nawet jeszcze chciało w poksy, ale wiecie, co za dużo to niezdrowo. Trzeba też sobie odpocząć, czasami zagrać w Cupheada albo wiesz, coś innego. Tak więc zobaczymy się jutro.